Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na trzecim już spotkaniu w ramach naszego cyklu Radom Samorządnym, gdzie zapraszamy radnych obecnej kadencji, jak również osoby pretendujące do Rady Miejskiej, które będą brały udział w wyborach. Z większością Państwa znamy się z ulicy i nie tylko, z naszych protestów, które prowadziliśmy w tej chwili. Od sierpnia ubiegłego roku postanowiliśmy działać bardziej lokalnie dla naszego miasta. Stąd powstało nasze stowarzyszenie, które nazywa się Radomianie dla Demokracji. Jesteśmy w internecie dosyć mocno widoczni. Jeżeli Państwo wrzucą w wyszukiwarkę ten tekst Radomianie dla Demokracji, na pewno nas znajdziecie. Zapraszam tym bardziej również na stronę, dlatego że od 3 tygodni prowadzimy tam rejestrację radomskiego smogu. Można tam będzie w cyklach dziennych, tygodniowych i miesięcznych oglądać, jak to wygląda. Dzisiaj o 16 był bardzo duży skok, około 360%. Przekroczony był. W górę, tak. Zazwyczaj w górę. Witam serdecznie pana Ryszarda Fałka, który również jest znanym radnym. W zastępstwie redaktora Łukasza Molendy, przepraszam, jest Krzysztof Kołodziejczyk, któremu dziękuję za podjęcie tego wyzwania. Mało pytań chcę. To jest pierwsza kartka. Scenariusz jest ten sam, jak na wszystkich, na poprzednich spotkaniach, czyli jest 5 pytań od naszego stowarzyszenia, 5 pytań od prowadzącego, kilka pytań, bo widzę, że jest bardzo mocna ekipa. Serdecznie witam dziewczynki, przepraszam. Kobiety, przepraszam, z Radomskiej Inicjatywy Kobiet. Przepraszam, ja tak z poufałością, ale znamy się troszeczkę, także Państwo mi wybaczcie. Więc Radomska Inicjatywa Kobieca. Witam bardzo serdecznie również młodzież, która dopisała. Serdecznie Was witamy i cieszę się, że jesteśmy. Jest szefowa Julka Trojanowska, znana również w tej chwili Sejmu. I jak również bardzo serdecznie witam pana Patryka. Pan Patryk Fajdek będzie następną osobą na przesłuchiwanie na naszym spotkaniu w przyszłym tygodniu, na które serdecznie zapraszam. Na koniec jeszcze powiem o jednym zaproszeniu, a w tej chwili oddaję już głos prowadzącemu i zapraszam do wysłuchania odpowiedzi, bo to będzie bardzo ciekawe, podejrzewam. Proszę Państwa, tak jak tutaj kolega wspomniał, mamy 5 pytań od stowarzyszenia, 5 pytań ode mnie i przejdziemy do pytań, które będą Państwo zadawali. Bez ograniczeń. Aż wyczerpiemy temat, a zamęczymy Pana. Ja zanim byśmy przeszli do tego, chciałbym, żeby Pan zrobił krótkie wprowadzenie o swojej osobie. Krótko powiedział, co Pan osiągnął, co Pan zrobił dla Radomia, co się udało, co się nie udało. Tak, żebyśmy mieli jakąś bazę do rozmowy. Ile? 3 minuty, 5 minut? No, 3. Proszę Państwa, ja taki zawsze jestem, samodzielnie podejmowałem decyzję. Od 15 roku życia byłem poza domem. W Bieleniej Górze, tam chodziłem do Technikum Farmaceutycznego. I byłem sobie sterem żeglarzem. Przyszedłem tu na studia. Na 3 roku ożeniłem się. 40 lat 7 stycznia, bo jak jestem w związku małżeńskim, teraz tego roku. Gratulacje. Pięknie. Sukces, jeden z większych sukcesów. Jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym. Co jeszcze ciekawego? No to tak tyle. A natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam funkcje, no to skończyłem studia tutaj, Wydział Chemiczny w Radomiu. No to Politechnika Radomska w tamtym czasie. Z wynikiem bardzo dobrym, pochwalę się. W żadnej szkole tak dobrych ocen nie miałem jak na studiach. Polski język polski był moją piętą achillesową. Mnie wychowawczyni sprytnego chłopaka w podstawówce na zakupy wysyłała. Ja biegałem, tą piątkę dostawałem, tylko później jak już w innej klasie przyszła inna nauczycielka, taka zwyczajna, no to już miałem 3 i pozostałe były 5, no to tą 3 mi naciągano na 4 i w 7 i 8 klasie tak było, ale później miałem szczęście w szkole średniej komunistki jakiejś starej daty, to jedyny nauczyciel, do którego nie podskakiwałem, no i zdałem tą maturę. I ta 3 z matury z polskiego była większym sukcesem jak tam z fizyki czy z matematyki 5. 6 jeszcze nie było. No i co teraz? Pracowałem
zacząłem pracę w 80 roku w Spółdzielni Garbarskiej. Tam byłem przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Solidarności w 80 roku. A później tak się ułożyło tam w tej pracy, że to już tam ten stan wojenny, że to nie było takie modne, kłopoty miałem, no i tak wylądowałem w szkole. I bardzo sobie chwalę w tej szkole, mi się świetnie pracuje, jest to mój zawód, że tak powiem, się zawsze przyznaję. To jedna z największych satysfakcji takich zawodowych. No, później po urzędach troszeczkę wędrowałem. W 94 do 98 roku byłem w Urzędzie Miejskim jako wiceprezydent 3 lata, a w 98 roku pan Wlazło, prezydent, poszedł na wojewodę, ja zostałem prezydentem przez rok czasu. No, później byłem w opozycji. Było to duże bezrobocie, także też szukałem pracy, nie mogłem znaleźć. Jeździłem do Wołomina przez półtora roku, pozostałem na paliwu, były trudne momenty. Żona też nie pracowała, no jakoś przeżyłem. Kręgosłupa sobie nie dałem przetrącić. I od 2006 roku do 2014 roku pracowałem w urzędzie. Powiem jeszcze, że startowałem z AWS-u kiedyś do parlamentu. Osiągnąłem czwarty wynik po Szeremietiewie, brakło mi tam kilkaset głosów, żeby wejść, ale później się okazało, że tej pracy nie mogłem znaleźć, czyli to był taki drugi, jakby takie mocne takie piętno, gdzie doszło do wniosku, że rzeczywiście jak liczysz to tylko na siebie. To był to właśnie ten 84, jak tej spółdzielni garbarskiej, jaką tą solidarność się zakładało, tak wszyscy och, ach, gotowi na rękach nosić, a później wszyscy głowy popuszczali i sam zostałem na tym statku, że tak powiem. No i później to był drugi moment, kiedy AWS był w tym, rządził w kraju, koledzy byli parlamentarzystami, nawet przewodniczącymi komisji, a ja tej pracy nie mogłem znaleźć. I przypadkowa mi osoba pomogła, ale w tym Wołowinie gdzieś tam się tłukłem półtora roku. No i to już takie było takie mocne, że tylko na siebie, stąd cały czas ta moja niezależność gdzieś tam funkcjonuje i w Radzie Miejskiej, gdzie by to nie było, zawsze wchodzę w takie układy bezpieczne, nigdy sobie nic nie załatwiałem, nic nie opiłem, nie mam długów, żyję na tyle, jak pozwala sytuacja materialna. Teraz pracuję w Pionkach. Po 2014 roku wróciłem do szkoły, ale gdzieś tam w kwietniu zadzwonił mój uczeń, mówi, słuchaj, potrzebuję ludzi, firma się rozwija. Ktoś mnie tam trochę obserwował, bo tam trochę wspierał taką sekcję zapasu, którą prowadziłem w szkole. Tam czasami samochód pożyczał na zawody, stąd tak widocznie miał mnie na celowniku, słyszał, co mówię, jak mówię, czy mądrze, czy głupio. No i zaproponował i pracuję 3 lata, w kwietniu będzie, jak pracuję u pana Krzyżanowskiego, do Pionek dojeżdżam, chwalę sobie, fajna praca, różnorodna. I chyba tyle. Czy ktoś ma jakieś pytanie związane z tym, tą dotką biograficzną? Nie. Jakby coś istotnego opuścił, ktoś tam coś zna, to proszę pytać, ja wyjaśnię. Może w pytaniach wyjdzie. Proszę Państwa, przejdziemy do pytań. I pierwszym pytaniem od Stowarzyszenia jest następujące pytanie. Jaka infrastruktura i ewentualne inwestycje są najbardziej potrzebne w naszym mieście? Państwa, ja bym tak, ponieważ podobne pytanie padło do pana Kazimierza Woźniaka, tu byłem na części spotkaniu i powiem tak, no dla mnie to jest bardzo ważne, jest tak, no mamy budżet miasta i teraz możemy wydać gdzieś około 150 milionów w tym roku, w tamtym roku 117 mogliśmy wydać. Pozostały budżet to są pieniądze, które idą na zadania takie jakby konieczne, obowiązkowe, służba zdrowia, oświata, przedszkole, żłobki, bezpieczeństwo, administracja, to idą te pieniądze, a tak naprawdę na inwestycje, to co możemy rozwijać miasto, zmieniać, upiększać, to w tamtym roku było 117 milionów, w tym roku 150 milionów propozycji jest. I w tym możemy poszaleć. I teraz tak, no to co potrzeba? No potrzeba bardzo dużo, no też możemy wszędzie także chodniki podmieniać, no nakładki asfaltowe, no tych dróg jeszcze brakuje, jest bardzo dużo braków. I teraz w zależności, kto jest tym szefem tego miasta, kogo mieszkańcy wybrali, ma swoje priorytety. I ważne jest, co mówił w tej kampanii wyborczej, że to jest dla niego ważne. I czy to robić nie, bo skoro mieszkańcy wybrali go pod ten program i on to realizuje, no to jest dla mieszkańców ważne. Ja trochę bym inaczej ułożył ten budżet na pewno. Mam inne gdzieś tam koncepcje, może jakieś tam priorytety, nieco inaczej, ale każdy z nas, jakbyśmy dostali 150 milionów do podzielenia,
tylko nie ma możliwości, żeby się dwa budżety pokryły sobą. Nie ma możliwości. Każdy mieszka w tej dzielnicy, bliżej widzi ten chodnik, tą ulicę, to oświetlenie. Tu brak czegoś, brak domu kultury w tej dzielnicy, tu jest, tu nie ma. W związku z tym i szkoły się różnią też i wyposażeniem, i wnętrzem, i infrastrukturą. W związku z tym tego naprawdę dużo potrzeba. I teraz, czy ten prezydent potrafi zważyć i od tych najważniejszych rzeczy, czy nie? No i teraz już konkretnie do pytania, co bym w infrastrukturze, tak? No i teraz tak, no jest infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, co wodociągi świetnie robią i to trzeba robić, bo jak nie ma infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, no to po prostu nie rozwija się miasto, bo to ktoś może kupić działkę za jakieś tam niewielkie pieniądze, tylko jak ma doprowadzić wodę, prąd, wszystko i tak dalej, to tylko, że ta działka trzy razy jest droższa. W związku z tym, jak my to robimy, to wtedy miasto ma szansę na rozwój. Czyli ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, na pewno drogowa infrastruktura. Tu generalnie i z czym się jakby tutaj różnie w podejściu, to infrastruktura drogowa powinna wchodzić już w te rozwiązania bezkolizyjne. Dla mnie poszerzenie kolejnego ronda, jak na mycie ma 10 metrów, zrobienie na 20 metrów, to po prostu nie ma sensu, bo to i tak zwalnia ruch i tak. Chodzi o to, żebyśmy jeździli płynnie. Kiedyś w latach 90. to za prezydenta Wlazło było, że te samochody z zachodu zaczęły zjeżdżać, one były szybkie, Fordy, takie się pokazały, tych wypadków dużo śmiertelnych, w związku z tym rondo było świetnym rozwiązaniem, bezfinansowych, prawie to małe grosze kosztowało, jakieś tam usypać cypelek na środku i tak dalej, gdzie się zwalnia ruch. Dzisiaj my chcemy, żeby ludzie przejechali i pojechali, nie parkotali tymi samochodami, nie zadymiali, nie zanieczyszczali środowiska, w związku z tym bezkolizyjne. Ono jest droższe, niewątpliwie dwukrotnie, ale ono służy na, nie na 10 lat, nie na 15, a może na 40 i tak dalej. W związku z tym te lewo-prawo skręty no, bezkolizyjne, no to jest to. Ja bym w to wchodził. No i widzimy teraz, jak tam gdzieś obwodnicą mamy jechać, to jak mamy jechać przez środek miasta, to chętnie wolę polecieć tam naokoło, przez Młodzianowską, przez Ustronie, tam obwodnicą, tam się gdzieś bić już tam na Słowackiego. Także takie rozwiązania i to jest dla mnie najważniejsze. Jak dobrze się możemy poruszać płynnie po mieście, to wtedy nie tracimy tyle czasu. Czyli infrastruktura drogowa. No i teraz w tej infrastrukturze, jak powiedziałem, wodno-kanalizacyjna, to wodociągi robią i to jest na dużą skalę, bo były takie pieniądze, takie projekty jak 200 milionów, 150, teraz 300 milionów idzie realizacja. Także naprawdę tu jest dobrze, jesteśmy taką czołówką w tym względzie, jeżeli chodzi o tą instytucję i o tą część infrastruktury miejskiej. No i teraz ta infrastruktura taka pozostała by była. Są różnego rodzaju przedsięwzięcia z zakresu kultury, oświaty, sportu. No i to jest to. I teraz tak, no jeżeli chodzi o sport, no to drgnęło, ponieważ mamy ten stadion, buduje się i ten stadion piłkarski, hala, widowiskowo sportowa i to jest fajne i to powinno być, bo mam jednak te dwie ekstraklasy, dwie pierwsze ligi w grach zespołowych i na to trzeba stawiać. Wydaje mi się, że jest to bezpieczny sport, nie ma chamstwa, nie ma wulgarności, można wziąć żonę, dziewczynę, dziecko, iść na taką halę i fajnie się zachowujemy. Przy piłce już tego nie ma, nożne niestety jest, ta wulgarność to chamstwo, brutalność. W związku z tym idąc dzieckiem, idąc żoną czy dziewczyną narzeczoną, po prostu się człowiek wstydzi i czerwieni. W związku z tym ja też kiedyś chodziłem jako chłopak, ale jak się gdzieś ożeniłem, żonę raz, drugi zabrałem, później żona wszystko robiła, że mnie chodzi. Po prostu uczyła mnie od tej piłki, bardzo rzadko chodzę na mecze piłki nożnej. Aczkolwiek lubię piłkę nożną, tak jak każdy chłopak grałem w tą piłkę. Jeżeli chodzi o oświatę, no to te na pewno trzeba poprawiać tutaj to zaplecze. Trochę boisk troszkę powstało, ale nie we wszystkich szkołach. Hale sportowe były gdzieś takie malutkie, jak w szkole 13 tutaj na Sienkiewicza. No to nie jest hala, która dzisiaj spełnia wymogi. Dużo siedzimy, w związku z tym przynajmniej na tych kilku godzinach UEF-u powinniśmy te normalne warunki mieć do ruchu, do uprawiania sportu. Te wielofunkcyjne boiska, orliki są fajne i tego powinno być przy każdej szkole. No, może tak, może ktoś coś jeszcze ma tu. To później. Drugie pytanie to, jakie dokonania władz miasta i prezydenta ocenia pan negatywnie? Negatywnie to właśnie, że chodzi w tą budowę płaskich rozwiązań, tak jak Wojska Polskiego, teraz już tam kilka interpelacji składam, że czasami nie wchodzi w te płaskie, tylko bezkolizyjne. No i mamy Wojska Polskiego i tak, możemy jechać do Ronda, dojechać, zatrzymać się, a możemy pojechać na Lublin bezkolizyjnie i na Rzeszów bezkolizyjnie. Ileś tam słupów postawić, górą przyciągnąć i jedziemy.
szare szeregi dzisiaj też poprawiamy, wielkie skrzyżowanie szerokie. No, tam się zdarzają tylko ci, którzy nie przestrzegają przepisów. No, to przyczyn dla nich mamy. No, chcemy zrobić bezpiecznie. No, ja bym z kolei też puścił szare szeregi, postawił kilka słupów górą, puścił tu sobie niech Wernera tutaj sobie dołem krąży, kto chce tu jechać czy tam, natomiast górą przelecieć. Ja bym w takie życzył, to jest to, że robimy na dziś, na 5 lat, może na 7 jeszcze, a już na 15 lat będzie niedobre, za ciasne, za małe i tłoczne będzie, będziemy stali w korkach. To jest to jedno i niewątpliwie lotnisko. To jest to, co od początku, ponieważ pracując w urzędzie razem z prezydentem Kosztowniakiem, byłem przekonany, że to jest przedsięwzięcie takie racjonalne. Ja zawsze pieniądze publiczne trzykrotnie dokładniej wydaję i bezpieczniej niż swoje własne, aczkolwiek swoje też bardzo szanuję. No i się okazało, jak tam po tych kadencjach, że nie ma żadnych inwestorów. To się mówi, no niemożliwe. Zrobiliśmy, zainicjowałem tą sesję nadzwyczajną. Okazuje się, że nie mamy żadnych współinwestorów, czyli z naszych pieniędzy to lotnisko budujemy, utrzymujemy. No nie ma żadnych perspektyw. I tylko decyzja polityczna, ta, która teraz jakby zaczynała gdzieś tam się pokazywać, to może spowodować, że ten wrzut gdzieś z miasta spadnie w rozumieniu finansowym, bo samo lotnisko, to gdyby ktoś chciał jeszcze jedno wybudować i z drugiej strony Radomiu, to daj Boże, niech będą i dwa lotniska, to ja jestem za lotniskami, to nie tylko, że biorąc pod uwagę kondycję miasta Radomia, kondycję, możliwości finansowe, wydawanie rocznie 20 milionów ze 120 w roku ubiegłym, 117 na inwestycje i 20 wydać, na utrzymanie lotniska, gdzie dokładamy do biletu to w różnym okresie, czy to w styczniu, czy w marcu, czy w lipcu, od 6,5 tysiąca, jak tam interpelacje, jeśli to monitorowałem, to było po drugim kwartale, 6,5 tysiąca do każdego biletu dopłacamy. Nie jest to zadanie własne, bo ustawa jasno mówi, że tylko zadania własne mamy realizować i tu nie musi być efektu ekonomicznego. Każde inne zadanie, też przedsięwzięcie gospodarcze ma dawać efekt ekonomiczny. No, no nie daje, ktoś nam pokazuje mrzonki, że to będą miliony. Te miliony pasażerów już miało być w 2014 roku, a to jeszcze nie ruszyło to lotnisko w 2014 roku i tych milionów jeszcze nie będzie. Dzisiaj chce ktoś to przejąć, administracja państwowa, ten port i go utrzymywać. I to jest genialne rozwiązanie w rozumieniu samorządowca jako obywatela, mieszkańca, który płaci podatki, chciałby, żeby miasto się zmieniało. No i to jest jedyny ratunek. Także te dwa takie aspekty, ponieważ tak jak mówiłem, no, każdy by sobie inaczej pokładał. Natomiast ten budżet, który prezydent zaproponował, jest taki bardzo proobywatelski, wychodzi naprzeciwko mieszkańcom to, co najbardziej ludziom dokucza, czyli ten chodnik, ta ulica rozjechana, błotnista, jak tam wodę ktoś ciągle przewrócił tą linę do góry, to już strasznie. Ja mieszkałem 17 lat, przez Państwa, na ulicy Dworskiej i wiem, co to się... Przeszedłem przez Dworsku, to już cały dzień mogłem chodzić po kostki w Łodzi, już było wszystko jedno. W związku z tym wiem, co to mieszkać na takiej ulicy. Jeżeli teraz 100 takich ulic zrobiono, to ileś tysięcy ludzi, domostw, że tak powiem, nieruchomości ma normalny wjazd, normalny wyjazd, dotarcie do domu. To jest bardzo dobre i takie inne przedsięwzięcia jeszcze, które tutaj podejmuje prezydent, właśnie są takie drobne, ale one są bardzo ważne do ludzi. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pana zdaniem wymagają jak najszybszego rozwiązania w Radomiu. Zawsze mówimy o lotnisku, czyli to muszę się powtórzyć, lotnisko to jest to, co trzeba było zamknąć po pierwszym roku i taką prezydent dostał deklarację, że ma pierwszy rok, kiedy ma się zorientować, zważyć to wszystko za, przeciw i decyzję podjąć. No, mi się wydaje, że nie miał na tyle odwagi, nie chciałbym tym, który likwiduje to lotnisko. No, jakby się to skończyło happy endem, no to by się okazało, że dobrze tą cierpliwość wykazał. A jeżeli happy endem się skończy, bo to wszystko jeszcze możliwe, no to będzie okazja, że kolejne jakieś tam miliony wydane. Kolejne przedsięwzięcie, które natychmiast trzeba robić, tak? Znaczy trzy. Jedno już mamy, to lotnisko. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które Pana zdaniem wymagają jak najszybszego rozwiązania w Radomiu. Lotnisko jest jeden, kolejne takie... Dokończenie tego obiektu sportowego. Nie no, to już się buduje, to wiadomo. Ale to, proszę mi podpowiedzieć. Nie, nie biorę pod uwagę, jak się buduje, to się skończy. Wiem, że na wybory to musi być, tu wszystkie staranności jest dołożone, żeby to się tak stało. Natomiast z takich ważnych, które natychmiast trzeba by rozwiązać. Wszystko. To jest takie, tak patrzę równorzędne, proszę Pani, i w zakresie kultury, i w zakresie oświaty są potrzeby.
i te sale gimnastyczne. No jest, tylko gdzie nie dotkniesz, to jest tego i to, i to, i teraz to jest ważniejsze. No, na pewno likwidacja sal gimnastycznych w szkole, które są na drugim piętrze. Były takie szkoły gdzieś, proszę Państwa, tysiąc latki. I one miały salę gimnastyczną na drugim piętrze, czyli na dole sale dydaktyczne, po bokach sale dydaktyczne. W związku z tym to nie ma sensu. I takie szkoły jeszcze gdzieś w Radomiu funkcjonują, to na pewno to trzeba zlikwidować, żeby dać jednakowe szanse. To, no i szkoły, które nie mają zaplecza typu boiska, orlik i tak dalej, to na pewno trzeba zrobić, bo to od tego się zaczyna. Dziecko może spędzić dobrze czas, w dobrych warunkach. W związku z tym to jest ta podstawa, z czym się wychodzi później do rozwoju. Czy wspiera Pan ruchy społeczne i czy uczestniczył Pan w jakimkolwiek proteście obywatelskim w ostatnim czasie? Ostatnio może nie, dowiadywałem się gdzieś tam od kolegów w czasie rozmów tutaj o proteście właśnie tutaj Państwa Stowarzyszenia przed sądem, a to się dowiedziałem gdzieś tam po czasie. Uważam, że ewidentnie jest to łamanie konstytucji i to nie przystoi tutaj wszyscy, którzy dzisiaj przychodzą do porządku dziennego, no łamią to jawnie. Poseł potrafi powiedzieć, że to jest łamanie konstytucji, a mimo wszystko głosują, to się jest wielka porażka. W związku z tym, że tego państwa nie ma i taki przeciętny Kowalski jak ja, no nie ma na czym zasadzić, nie ma nigdzie obrony, bo jeżeli poseł, parlament łamie konstytucję, wszyscy to widzą, a później się jeszcze ma żal do całego świata, patrzy Europy dokładnie, że ktoś ich upomina i mówi i tak dalej, no to dla mnie jest wielkim zawodem. Tym bardziej, że ja gdzieś tam zawsze o te zmiany walczyłem, czy to był 76 rok, w tych protestach czerwca uczestniczyłem, mieszkałem na Niedziałkowskiego bliziutko, byłem studentem pierwszego roku wtedy. Uczestniczyłem w 80 roku Solidarność, zakładałem, też dostałem po krzyżu za to. W 98 roku, jak było likwidowane województwo, ja byłem niby wtedy z AWS-u, ale wtedy z panią Grabowską, z panią Pawłowską, z panem Dzikińskim, za ręceśmy ten urząd symbolicznie chcieli tak ochronić i tak dalej. W związku z tym te wszystkie relacje takie partyjne, polityczne, gdzie schodzą na drugi, na trzeci plan, no dla mnie zawsze najważniejsze jest tutaj jakby miasto, istota tego, no i to prawo gdzieś, no i dzisiaj widzimy, że te rzeczy się takie negatywne dzieją. Ale gdyby Pan wiedział wcześniej, to by być może Pan uczestniczył. Tak, jestem aktywny, tylko czas pozwoli, a chętnie uczestniczę, jestem przekonany, to dzisiaj tutaj widzę, tam są takie rzeczy, nawet kiedyś, jak był 76 rok, któraś rocznica, narodowcy zaprosili, nie pamiętam, może nie ma powodu dzisiaj do chwały w tym świetle, co się dzieje, ale to było ileś lat temu, wtedy pamiętam przewodniczący Maszkiewicz, bo to był wspólnie z Solidarnością organizowany ten marsz na ten jubileusz rocznicy, już nie pamiętam, Solidarność czerwca 76 roku też uczestniczyłem. Także ja tam jestem przekonany, to jestem i pełną piersią, pełnym głosem się czuję. Czy będzie Pan kandydował do Rady Miasta w przyszłym roku, czy właściwie już w tym roku? A jeśli tak, to jaką najważniejszą deklarację złożyłby Pan wyborcom? Czy będę startował? Wychodząc z klubu radnych PiS na początku tej kadencji, to było podyktowane, proszę Państwa, tym, że no, ja nie potrafię się wyrobić w dół dnia, jestem inżynierem w 90 paru procentach, magistrem w kilku procentach. W związku z tym ta logika, racjonalność musi być w postępowaniu, w działaniu. No i tutaj, jeżeli był jeden z pierwszych sesji, gdzie radni klubu PiS mówią, głosujmy przeciwko obniżce cen za wywóz śmieci. Na tej samej sesji jest druga uchwała, gdzie prezydent zwraca się w tej uchwale, że w przypadku prywatyzacji, sprzedaży akcji spółek, łączenia i różnego rodzaju majstrowania przy tym majątku komunalnym będzie zwracał się o opinię, o zgodę do Rady Miejskiej, też mu głosuje przeciw, no to ja po prostu na siebie tu idiotu nie mogę zrobić. W związku z tym mówię, no nie mogę, no bo podejdzie dziennikarz, pyta, niech pan powie, dlaczego pan głosował przeciwko obniżce cen śmieci? Dlaczego pan, nie chce pan uprawnień, które pan daje, chce przyjść do Rady, spytać się o zgodę prywatyzacji, sprzedaży i tak dalej. W związku z tym, no to była taka kropka na D. Natomiast tam były inne jeszcze podteksty, jakieś tam pełne takie nasze drogi gdzieś tam się rozeszły, jeżeli chodzi o filozofię, o postępowanie, jeżeli chodzi o samorządy z prezydentem Kosztowniakiem, wiedziałem, że jakoś tam dalszego bytu nie ma, bo znałem już tam tą partię, nigdy nie należałem do partii, że tak powiem, do PiS-u. Szliśmy jako wspólnota samorządowa przez dwie kadencje, w 2006-2010 roku, razem z jednego komitetu, ale to było na zasadzie porozumienia umowy. Natomiast członkiem PiS-u nie byłem. I tam się nam trochę już rozchodził, różni
różniliśmy się zdecydowanie w pewnych kwestiach, w podejmowaniu decyzji, pewnej sprawiedliwości postępowania do urzędników, do tych widzimy, jak są różnie traktowani urzędnicy tego wydziału, tamtego wydziału, mojego wydziału, jak są karani i tak dalej. W związku z tym wiedziałem, że to już nie da rady z tą osobą dalej współpracować, bo mamy inne tutaj wagi i priorytety. W związku z tym to było jedno, no i później te takie decyzje klubu nieracjonalne. Pamiętam, pan Wójcik poszedł na rozmowy do Platformy. Jest 12 komisji w Radzie Miejskiej. Wtedy klub PiS-u razem ze wspólnotą liczył 14 radnych. I Platforma miała 12, pan Woźniak i pan Pszczoła dało 14 na 14, bo jest 12 komisji. I pana Wójcika, przewodniczącego, nie upoważnił, przyszedł na spotkanie klubu, mówi, że on podzielił komisję, uzgodnił, wynegocjował z Platformą, no i wyszło tak, że PiS-owi, czyli dla 14 radnych, zostawia 5 komisji, a 7 odda. Czyli tu już logiki nie ma żadnej logiki w tym. I jeszcze na dodatek oddał Komisję Edukacji, gdy w Radzie Miejskiej jest dwóch nauczycieli, pan Pożyczka i pan Fałek, akurat byliśmy tutaj, i oddał tą Komisję Edukacji Platformy, gdzie nie ma żadnego nauczyciela. W związku z tym, no to widać było, że to była taka gra. No ja się nie zgadzam z tym podziałem, no to szybciuteńko mówię, to przegłosujmy, kto się zgadza, kto nie. No okazuje się, że wszyscy się zgadzają z tym podziałem. Wszystkim taka logika pasuje. Fałkowi nie pasuje, czyli jak tu nie pasuje ta logika. I te kolejne elementy, o których mówiłem, głosujmy przeciw, aby przeciw tylko, nie liczy się miasto, nie liczy się, abyśmy zrobili krok do przodu w tym czy innym zakresie, tylko przeciw, bo tak polityka, tak partia każe, no to ja się w to po prostu przestałem bawić i wyszedłem. I tak jakby sądzą, że wyjdę, zachowam się jak należy do końca. Wiadomo, że później jak nie masz mocnej listy, to nie masz szansy wejść, bo jest układ Donta, proporcjonalne wybory. Jak nie masz mocnej listy, to żebyś zebrał 10 tysięcy, to i tak nie wejdziesz do Rady Miejskiej. Inni mogą mieć po 200, po 300 głosów nie wejdą, bo ta lista się złoży, a tutaj jednak nie. W związku z tym ja byłem na to przygotowany, taki wariant rozpatrywany. To jakby cena tego wyjścia, tej niezależności, tej mojej logiczności, racjonalności, postawy, zachowania. No ale teraz jestem, funkcjonuję, rozmawiamy. Akurat widać, że te partie już dają na tyle zmęczenia gdzieś tam obywatelom, że chyba jest czas na bezpartyjnych i rozmawiamy w środowiskach, w kilku środowiskach, żeby właśnie iść jednym blokiem. I tak jak wcześniej, ileś lat temu, może 5, może 10, no byłoby chyba te środowiska nie do przyjęcia, żebyśmy się pogodzili. Dzisiaj po prostu wszystkie rzeczy na drugi, trzeci plan, interesuje nas tylko miasto i decyzje związane z miastem. Wszelkie światopoglądowe sprawy, jakieś tam wcześniejsze życiorysy, nieważne. Jak będą sprawy jakieś etyczne, głosowane, na przykład jakiś tam patron ulicy, nazewnictwo ulicy, to wtedy absolutnie żadnej dyscypliny nie ma i my się tu nie poróżnimy, natomiast mówimy o mieście, czyli będziemy dyskutowali nad problemem, nad zagadnieniem, nad najlepszym rozwiązaniem dla miasta, a nie o tym, że jak tutaj prezydent mówi tak, to jesteśmy w opozycji, to my nie. Nie ma żadnej dyskusji, żadnych pytań, tylko przeciw i tak dalej. To jest bolesne, ja się z tym nie zgadzam. Jestem gotowy przegrać. No, mam naturę sportowca, wygrywam, ale też umiem przegrywać. Na taki wariant jestem też przygotowany. Ale zobaczymy, czas pokaże, podejmuję walkę, zawsze jak idę w jakąś walkę, to po to, żeby wygrać. Czyli obietnica? Tak. Okay. To jest taka obietnica rzeczywiście, że tu się nie splamię, nie sprzedam, nie gdzieś tam brzydko nie zachowam, bez żadnego interesu na majątku gminy. Nigdy nie robiłem, nic nie kupowałem, nic nie sprzedałem, nic nie załatwiałem, w związku z tym mam tu czyste papiery. Ja sobie po pierwsze sobie pytań, czy zechciał się pan? Jasne, jak szaleć, to szaleć. Ja mało mówię. Kolega towarzystwa. Jak zawsze odpowiadam, to proszę pokazywać tak. Nie, na razie jest nie. Jak za długo, to proszę tak, też będę tutaj. Jeżeli byłyby odpowiedzi nie na temat, to też. To też będę zabrać. Teraz będzie 5 pytań, trudne nie. Pierwsza sprawa, bo to jest na bieżąco. Jak pan skomentuje to, co się dzieje wokół budżetu miasta? Czy uważa pan, że to jest związane z tym, że mamy rok wyborczy? Ja myślę, że tak. To, że tak się złożyło z tym, to na pewno jest ten przyczynek, że takie ruchy, rozmowy, podpuszczania, zachęcania, gdzieś takie sygnały były. No i ktoś tam nie wytrzymał i po
postanowił przeskoczyć, to jeden przykład. Drugi może być tak, że ktoś pracuje w takiej administracji, gdzie ta władza jest w innych rękach i tutaj i się już opłaca na przyszłość zabezpieczyć sobie taki byt, nie mówię nazwisk i tak dalej. No i takie ruchy się pokazały. No i w związku z tym, z konsekwencją tego, no jest to, że nie ma budżetu. Natomiast tak jak Państwu tutaj, ja na sesji się podałem kilka razy, bo to dwa razy do budżetu podchodziliśmy i jakoś tam projektowałem, to myślę, to jedno zdanie powtórzę, że proszę zauważyć, że nie ma takich sytuacji, że ktoś wstaje i mówi, proszę Państwa, ten wydatek jest fatalny, czemu to ma służyć, kto będzie z tego korzystał, nie ma jednej takiej uwagi. Wszystkie pozycje zapisane w tych 150 milionach są naprawdę racjonalne, potrzebne. I nie ma takiego, żeby ktoś powiedział, że to jest bez sensu, to jest zmarnowanie pieniędzy, to jest zamrożenie pieniędzy. Nie ma takich sytuacji. W związku z tym, jeżeli tak jest i nie ma takich pytań, nie ma takiej dyskusji, nie ma żadnych wniosków, a budżet 15 listopada był dany, a myśmy w grudniu 15 podeszli pierwszy raz i nie było żadnych uwag, to tylko głosujemy nie, bo nie, no to to jest polityka. To na pewno nie służy miastu, to jest przeciwko miastu moim zdaniem. Ewidentnie, bo to blokuje miasto. No, my jeżeli dzisiaj nie wydamy tych 150 milionów, a wydamy 100 milionów czy 80, to 70 milionów zmarnowaliśmy. Te 70 milionów jak wkładamy, a tak jak mówię, jak się ogląda, to widać, że to są racjonalne wydatki, one będą pracowały, będą dawały efekt dla dzieci, dla młodzieży, dla miasta, w ogóle dla mieszkańców, bo to one już nie pracują, nie ma tych pieniędzy, nie pracują, gdy je wydamy, pracują przez rok do następnego budżetu czy przez dwa. Także to jest na pewno pokłosie roku wyborczego raz. I chyba tak to się. Czytając posty niektórych radnych, twierdzą oni, że gdyby prezydent uwzględnił ich poprawki, których podobno nie było, to byłby najlepszy budżet miasta w historii Radomia. Tak, ale to prezydent musiałby wiedzieć, jakie poprawki do niego wpływały. Z tego, co ja słyszałem w debacie, to przez miesiąc czasu żadna nie wpłynęła poprawka. Czyli jak podeszliśmy 15 grudnia, nikt się nie zgłosił, żadnym problemem, żadnym zapytaniem itd. Natomiast mówienie, że prezydent do nas nie przychodzi i tak dalej, no prezydent dał budżet każdemu i mi i każdemu, jak ma uwagi, to idę i rozmawiam do prezydenta. Mówię, że spotkanie i tak dalej. Tym bardziej, gdyby klub zaprosił prezydenta, to prezydent na pewno przyszedł. Nie byłoby takiej sytuacji, że nie przyszedł. No. Drugie pytanie dotyczy podziału statystycznego województwa mazowieckiego. Jak pan ocenia wpływ tego podziału na rozwój Radomia? Czy zna pan jakieś symulacje? Poszperałem w internecie i zauważyłem, że kiedyś uważał Pan, że dobrze nam będzie z Warszawą w najbogatszym województwie. Nie skończyło się to, jak wiadomo, dobrze dla południowego Mazowsza, w ogóle dla Mazowsza. No i chciałbym się zapytać, czy uważa Pan, że nowy podział statystyczny województwa będzie korzystny dla Radomia? Czy nie jest już za późno na to, żeby skorzystać? Tak, rzeczywiście 98 rok był taki, gdzie te się ważyły losy. Próbowaliśmy, żeby to województwo zostało, ale mieliśmy za mało siły. Nasi parlamentarzyści nie potrafili stanąć o koniem i, no i tak jak ja na przykład, wyjść z klubu radnych, żeby głupot nie robić, zaakceptowali to. No i było do wyboru, czy Świętokrzyskie, czy do Warszawy. I wtedy rzeczywiście uważałem, że przy bogatym to się pożyli. Dzisiaj twierdzę, że źle uważałem. Dzisiaj bym uważał, że jednak trzeba z biedniejszym się dogadać, z Kielcami, wtedy mielibyśmy większą korzyść, jakiś podział, jakieś proporcje. Dzisiaj to Warszawa po prostu narzuca wszystko na większość sejmiku. W związku z tym była to gorsza decyzja. Ale wtedy tak uważałem, natomiast nie miałem na to wpływu, nie miałem nikt, żadnego głosowania, żadnego pytania, żadnego stanowiska nie było. Tylko gdzieś tam medialnie się tak wyrażałem, że lepiej przy bogatym więcej się pożywimy. No to jakby decydowało w tym środowisku, gdzie funkcjonowałem, takie były głosy. No i teraz mówimy o nowym podziale statystycznym województwa. Będzie lepiej Warszawa. Nie, no na pewno będzie to dobre rozwiązanie. Warszawa jest tak bogata, zawiera wszystkie, łamie wszystkie parametry. My przez to nie możemy sięgać po pewne środki, po pewne kategorie środków. W tym momencie będziemy mogli, będziemy tak jak inne regiony, które czerpią dużo, cała ściana wschodnia i różne tam województwa i gminy czerpią z tego tytułu fajne pieniądze i są bogate. I tak jak po niektórych gminach gdzieś teraz racji tego, tej swojej pracy gdzieś tam jeżdżę, no to widzę, że są tak dopieszczone, taka na przykład gmina Ciepielów, tam prawie do każdej chałupy dochodzi asfalt, proszę Państwa. Gdy my w Radomiu to mamy dużo mniejszy parametr wskaźnik, gdyby liczyć ilość dróg i domów docierających, niż taki Ciepielów po prostu. Tak te środki tam są. W związku z tym na pewno będzie to korzystniejsze niż teraz. Ale tam Pan Szewczyk pracuje.
nad no, tym bardzo pracy. Mocno. No, bardzo i wszystkim życzyć takim gminom, tak, jak tak, Ciebie bardzo logicznie, jak kilka razy miałem okazję z nim rozmawiać. No, wszystkim takim życzyć. Porządny na wskroś. Sam on wie, co on chce tak, i realizuje. Kolejne pytanie dotyczy lotniska. Wspominał już Pan o nim wcześniej, ale moje pytanie jest takie. Jak Pan ocenia to, co się wokół niego dzieje obecnie? Czy są to działania mające odwrócić uwagę od roli byłego prezydenta miasta Andrzeja Kosztowniaka, co byłoby niekorzystne w trakcie kampanii wyborczej dla PiS, czy realne działania? Czy te 10 milionów pasażerów zmieści się w Radomiu? W skończonym przedziale czasu. 10 milionów podzielone na 10 tysięcy. Bo tam jest jakieś dni zamgławionych. Nie, 5 samolotów na godzinę musiało być. 6. Co 7 minut samolotu. Co 7 minut samolotu. Tak, 6 samolotów w ciągu dobu. No, na godzinę. Natomiast mnie interesuje jedno, żeby ktoś wziął i finansował to lotnisko. I jeżeli ktokolwiek weźmie, to będzie wielkie szczęście dla Radomia, bo lotnisko jako takie będziemy mieli, natomiast nie będziemy ponosić kosztów. Jesteśmy zbyt biedną gminą. Jakiś tam Poznań, Gdańsk czy Kraków, gdyby takie 20 milionów tam do budżetu leciało, że trzeba wydać i zmarnować, to tam może nie zauważyły dla miasta Radomia, gdzie ten budżet jest 120 milionów, 20 tak wydać źle, to ja zawsze przyjrzę. Panie prezydencie, za te 20 milionów to ma pan tak. Darmowe przedszkola, wszystkie dzieci w przedszkolu są darmowe i ma pan wszystkie obiady w szkołach podstawowych dla wszystkich dzieci bezpłatnie. Jaka jest lepsza promocja? Lotnisko, które się śmieją z nas, czy ma pan wszystkie przedszkola? W Radomiu dzieci mają przedszkola bezpłatne i obiady w szkole podstawowej dzieci mają wszystkie bezpłatne. Co jest lepszą promocją? Tak, to 20 milionów na podokładnie wystarczy, wyliczyłem. Tu 8 milionów, tu 12 milionów. I to się zgadza. Ilość obiadów. W związku z tym. Dzieci mają 500 plus, a transport lotniczy niestety zawsze będzie musiał istnieć. Bez niego nie będziemy istnieć. Tak, tylko dlaczego ja mam dokładać do mieszkańca Poznania, Ciepielowa, 6,5 tysiąca do biletu, jak to nie jest zadanie własne i ja mam na co Radomiu wydać. Gdyby był Gdańskiem, bogatym miastem, niech tam będzie, ten z Ciepielowa mu założy 6 tysięcy. Ale tutaj no nie ma do tego przesłania. To nie jest zadanie własne, naprawdę. Mi nie przeszkadza lotnisko, jak najbardziej, tylko nie z naszych budżetów, finansowych. Ja zresztą, jak usłyszałem tam, jak już tak jeszcze pracowałem z prezydentem Kosztowniakiem, jak już to zaczęło się pisać o tym lotnisku, tu jakieś decyzje, już tam pierwsze jakieś tam spółki, już są zarządy i tak dalej. Pamiętam, zostałem kiedyś po kolegę, słuchaj, że jakieś prywatyzowałem Radio Radom i przez 7 lat mnie prokurator ścigał. Aczkolwiek tak, wlazło zaczął, ja mogłem to zamknąć, bo opozycja krzyczała, że to tuba taka i tak dalej, to Radio Radom i tak dalej. I pociągnąłem ten temat. Były warunki, 600 tysięcy to da, to tak spółka będzie miała, doinwestowana będzie tak. Przyszedł, dał te 600 tysięcy, płacił żadnych zastrzeżeń. Każda akcja wzrosła o 42%. 7 lat mnie prokurator ścigał. Mówiłem, że w związku z tym, ty zrób tak, doprowadź, że masz pozwolenie na budowę, zrobisz konferencję prasową, powiedz tak. Państwa, jestem pierwszym prezydentem, który doprowadził nam lotnisko w Radomiu. To jest pozwolenie na budowę. Tylko wybudować. Ogłaszam przetarg. Przyjdą, wybudują, mamy lotnisko. Nie wybudują, ogłaszaj za rok. I koniec. A nie bierzmy się tak. Ja byłem przekonany, jak widziałem tę uchwałę Rady Miejskiej, gdzie w uzasadnieniu były zapisy, że to nas uwiarygodni, u współinwestorów i tak dalej. No to myślałem, no mamy. Była ta zasada, że nikt nikomu nie wchodzi w żaden tam ogródek, każdy swoje resorty pilnuje. Nie komentuje innych działów i tak dalej. W związku z tym tak byłem przekonany, jak się kończyła kadencja, ktoś mówi, że to nie ma tych inwestorów. No co ty, nie odpowiadaj taki głupot. No okazuje się, że nie. Czyli wrzutka wyborcza. I teraz to tak, ja jeszcze jestem czujny, że tak powiem, bo sam list intencyjny to jest jedno, natomiast te konkretne pieniądze dzisiaj nie ma być ten szacunek, wycena tu i tak dalej. Jeżeli oni to zrobią gdzieś tam do kwietnia, tam mówią, że do marca, by to zrobić, tam padło takie hasło, że do marca, a nie do kwietnia tego roku to zrobią, wycenią i te decyzje podejmą, to wtedy okej. Natomiast jak to będzie tak, że do wakacji tego nie ma, to wakacje przelecą, po wakacjach wybory i to już będzie tam takie różne argumenty się szkoda, że tu pękło, coś tam urwało się, kogoś nie ma, ten wyjechał, też nie ma zgody, takie jeszcze środowiskowe, coś tam, takie drdy małe i może to być tylko taka ładna gra. Czekam cierpliwie. Dzisiaj radni PiS-u nie głosują budżetu, w związku z tym mówienie, że dostaliśmy 93 miliony na Wojska Polskie, też jest na papierze. Też jest na papierze, bo jak nie mamy wkładu własnego, zgadza się, tak. Nie mamy budżetu, no to tych 90 tak. Za chwilę ktoś powie, no tak, no, nie daliście wkładu własnego, dlatego my musimy te pieniądze oddać komu innemu. No i kto wie, czy to taka granica. No zobaczymy. Ale takie warianty są. Jest
Czy według Pana jest ktoś lub coś, co kojarzy się pozytywnie z Radomiem i buduje jego korzystny obraz na zewnątrz? No, Radom jest w ogóle fajne miasto. No, proszę Państwa, no, jesteśmy ładnym miastem. Każdy, kto przyjdzie, to jest zaskoczony, że to jest tak ładne miasto, że nie spodziewał się. Myślę, że to tyle czy tyle. Nawet na ostatnie show gdzieś tam zaprosiłem kolegów z klasy, z technikum, to byli zaskoczeni. Myślę, że tak czasami jak przyjeżdżają przed Radom, to myśleli, że to tam jakieś tam 60-70 tysięcy miasto. Jak tutaj się rozejrzeli, popatrzyli po tym deptaku, tu gdzieś tam, tu jakieś występy, tu na tym przy fontanach się dzieje. Ona była zachwycona i no, no kurczę, no, zmieniła całkowicie obraz. Ja byłem przewodniczącym tam jeszcze w Związku Miast Polskich, funkcjonowałem też Komisję Sportu kiedyś. Tutaj zaprosiłem, bo prowadziłem porodnie, to byli zachwyceni. Piękne, czyste miasto, ładnie tutaj z panią przewodnią wzięliśmy z Kopernika, panią z biblioteki, tak, i fajnie prowadziła, pokazała, zachwyceni. Także jesteśmy bardzo ładnym miastem, mamy się czym pochwalić. Robimy postępy w dziedzinie kultury, sportu, wydaje mi się, także to idziemy w górę, można powiedzieć o sport. Niewiele miast jest zdecydowanie większy, woda, które ma dwie ekstra klasy, mamy dwie pierwsze ligi. To teraz ta hala jak przyjdzie, namawiam prezydenta jeszcze, żeby tą piłkę ręczną. Tutaj siatkarki fajnie zaczynają grać, byłem na ostatnim meczu, mają we mnie kibica. Także mi się wydaje, że my powinniśmy zadbać o to, żeby tak, bo my nie gospodarki nie uruchomimy. My mamy nie przeszkadzać przedsiębiorcom jako gmina, czyli urzędnik ma być bardzo przyjazny, ma być przyjazny bardzo dla inwestora, żeby tam nawet tam 1% nie odpadł nam z tego powodu, że źle został potraktowany, to jedno, a pozwolić, jak ten przedsiębiorca będzie, będą miejsca pracy, ludzie będą pracować tutaj, to wtedy, żeby fajnie mogli spędzić czas, wtedy nie będzie konieczności wyjazdu tu czy tam do tych czy innych miast. Czyli kultura, żeby to zabezpieczone był ten komfort, no i tutaj te atrakcje, emocje sportowe i to jest, mi się wydaje, te takie przestrzenie powinny być zabezpieczone. I w tym względzie idziemy fajnie. Ostatnie pytanie będzie trudniejsze do... Nie ma trudnych pytań. Dotyka to spraw światopoglądowych. Proszę bardzo. Szykując się dzisiaj, przejrzałem sobie wśród zasoby internetu, wiadomo, że tam nic nie ginie, prawda? I takie proste stwierdzenie. Wiceprezydent Radomia znany jest wszystkim ze swoich konserwatywnych przekonań. 3 lata temu sprzeciwił się organizacji Żywej Biblioteki w Resursie Obywatelskim z powodu uczestnictwa w niej geja. Cytat. Jako rodzic byłbym nieszczęśliwy, gdyby moje dziecko było uczone przez homoseksualistę. Na pewno wysłałbym do wychowawcy czy dyrektora pismo, nie wyraża na to zgody, albo posłał dziecko do innej klasy lub szkoły. Mówi Ryszard Wałek, wiceprezydent odpowiedzialny za oświatę, współorganizator wykładu Paula Kamerowa. Kamerowa. Wysyłał pan listy do radomskich placówek oświatowych w sprawie ideologii gender i jeden z chyba radnych Radomia stwierdził, że prawdopodobnie wiceprezydent myśli, że rodzice uczniów mają niski poziom intelektualny i dlatego ostrzega przed gender. I inny radny, w tym wypadku radny PiS, uważa, że jako samorządowiec nie powinien pan przywoływać listów biskupów, pisząc oficjalne pisma. Ja mam w takim razie pytanie, bo sam jestem nauczycielem i pan też jest nauczycielem. Już wielu tych detali nie pamiętam, a powiem jedno, to jest z internetu, pamiętam, pamiętam bardzo mocno to, że po tych słowach, w Resursie było, w sądzie sądziłem się, wydałem na adwokata kilka tysięcy ładnych złotych. I dzisiaj bardzo już delikatnie, z dużym dystansem do tego i staram się omijać. No, no to ale ja wtedy powiedziałem bardzo uczciwie, że no nie chciałbym, ponieważ wiem, że pewne jakieś tam zachowania przychodzą. Jeżeli będę przybywał między złodziejami, no to też mam duże szanse być złodziejem. Jeżeli będę był między chuliganami... Jeżeli będę między chuliganami, to będę ten z nimi chuliganiem. I to gdzieś tam może być. W związku z tym, w moim odczuciu, moim prymitywnym odczuciu, że tak powiem, gdzieś tutaj ten wpływ tego pedagoga może być na dziecko. I tak sobie ja to wytłumaczyłem wtedy i tak zabrałem wtedy głos i jako ojciec miałem prawo. Tak, jednakże wydaje mi się, że będąc tym, kim pan wtedy był, czyli odpowiedział pan za oświatę. Ale ja jako Ryszard Wałek, jako ojciec tam. Tak, ale łączy pan dwie funkcje. Mnie się wydaje, że jako osoba odpowiedzialna za sektor edukacji powinien pan być bardziej neutralny światopoglądowo.
Dlatego, że przekazując taką informację odnośnie nauczycieli, nie brał pan pod uwagę, że wśród uczniów mogą być osoby o orientacji homoseksualnej. Jak one mogą nabrać coś takiego, jeżeli osoba, która kreuje oświatę w Radomiu, wypowiada takie słowa? Ja akurat uważam, że sektor edukacji powinien być wolny od jakiegokolwiek światopoglądu. Bez żadnych przegięć w lewo, w prawo i tak dalej. Powinien prezentować bieżący stan wiedzy. No dobrze, no to tu się zgadzam. Okay. Tu się zgadzam. Ja tak powiedziałem jasno, że jako ojciec nie chciałbym, żeby moje dziecko było uczone przez takie i tylko tyle jako ojciec. Natomiast nie wypowiadam się jako wiceprezydent, jako to, że dzieci są i takie i różni jesteśmy na pewno i tu w tym względzie nie ma żadnych z mojej strony działań, które by torpedowały gdzieś tam, utrudniały komukolwiek życie, który ma inny światopogląd na te czy inne zagadnienia. Okay. Nie ma takich. Ja jestem w tym względzie bardzo tolerancyjny, więc są i tacy, przebywać z nimi, przebywać, obcować z nimi, natomiast... Z tym obcowaniem nie uważam. Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, który stosuje prostą metodę spotkania i rozmowy do przeciwstawiania się uprzedzeniom i dyskryminacji. Żywa Biblioteka posługuje się językiem i mechanizmami biblioteki, aby umożliwić pełne szacunku rozmowy, które mogą pozytywnie wpływać na postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób w naszych społecznościach, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię. Czy mógłby mi pan powiedzieć, dlaczego sprzeciwił pan się organizacji Żywej Biblioteki w Resursie Obywatelskiej, gdy był tam gej, podczas gdy osoby, które uczestniczą w tym, nie robią tego z przymusu, robią to dobrowolnie. Pan występował jako funkcjonariusz miasta, pan ma działać jako człowiek reprezentujący wszystkich obywateli, tak? Tam było zestawienie, że był ksiądz i gej, to się generalnie nie podobało. Tylko że nikt nikogo nie przymusza. Czy nie uważa pan, że jednak przeciwstawianie się organizacji tego typu imprez, różnie to motywując, no nie jest dobre, dlatego że wprowadza światopogląd do działań ludzi, to obywatele, to mieszkańcy Radomia powinni decydować, czy im się to podoba, czy nie. Ta Żywa Biblioteka jest organizowana w wielu miastach, cyklicznie już 3 razy była w Radomiu i generalnie nie było nigdy z tego tytułu żadnych problemów. I tak jak mówię, jeżeli się wpisze Ryszard Fałek do Google'a, to... Ale ja wtedy występowałem jako wiceprezydent, to przy tym dziecku, nauczycielu, to byłem jako rodzic i tak się powiadam i tu zaznaczył, że jako rodzic. Wtedy po sądach chodziłem, natomiast tutaj wystąpiłem już jako wiceprezydent, tu nie unikam. Ja myślę tak, aplauzu mi to na pewno nie przyniosło, natomiast no, byłem przekonany, że tak się powinien zachować wtedy. A obecnie? Dzisiaj mi się wydaje, że trochę lat minęło i tutaj dużo się zmieniło, ponieważ gdzieś ta migracja, to gdzieś dzisiaj inaczej na to patrzę. Na pewno, proszę. Prezydent, wczoraj bardzo ładny wywiad miał i bardzo miło mi się głosować. Jest bardzo fajny i pozytywnie wczoraj po jego rozmowie tam z panią Olejnik chyba widziałem ostatnio. Bardzo fajna i z dużą sympatią i no tak się zachowałem. Taki był mój wtedy pogląd. Czyli ewoluował pan. A właśnie pogląd. Tak. No dzisiaj nie byłbym chyba tak drastyczny. Przepraszam, ja muszę coś powiedzieć, bo ja byłam w tej Żywej Bibliotece właśnie wtedy i w pewnym momencie, słuchajcie państwo, wpadła policja, zaczęła nas legitymować. Ja nie działałem. No, nie wiadomo. Ktoś wysłał na domu, proszę pana, ktoś zadzwonił, że my tam ćpamy, chlamy i nie chcę mówić cały. Tak? Więc tak było, no niestety. Pan się do tego przyczynił, proszę pana. No, ja wiem tak, ja na pewno żadnych ruchów w tym względzie nie wykonałem. Ja, jeżeli coś robię, to się przyznaję. Staram się być prawdomówny i w tym względzie, gdybym teraz to musiałbym skłamać. Tak nie było po prostu. Ja teraz się dowiedziałem, że jakaś tam była interwencja policji. Proszę powiedzieć. No. Ale to ja dzisiaj się dowiedziałem. Ani, cała brygada. Ani w tamtym momencie nikt dobrze, nie że nie przekazał, terroryści. Ale ani mi wtedy nikt nie przekazał, że coś takiego się dzisiaj o tym dowiedziałem. Proszę mi wierzyć.
Trudno mi to uwierzyć, bo znam pana wypowiedzi seksistowskie, homofobiczne, więc naprawdę trudno mi uwierzyć, ja co pan mówi. Po tamtej wypowiedzi, po Cameronie, byłem tak ostrożny, tak unikalny, a to już naprawdę tak mocny wypowiedzi seksistowskich na pewno nie ma. Proszę mi wierzyć. No. To były te dwa incydenty, które bardzo ładnie zostały wyłapane tutaj. Ja z dużym naokoło chodzę tego, ja mam różnych kolegów, różnych przyjaciół, o różnych poglądach mi to nie przeszkadza, natomiast co do wychowania swojego dziecka, to wtedy tak się zachowałem i tyle. Dobra. Skoczycie na cykl pytań od Stowarzyszenia i ode mnie. Można się napić. I przejdziemy do cyklu pytań. Zostałem zobligowany do tego, żeby pierwsza zadała grupa inicjatywna kobieca. Ale to jest znajomości, to się nie podzieli. Ja tylko wskazałem grupę. Ja chciałam akurat nawiązać tutaj właśnie, bo pan powiedział, że pan tak wspiera sport, tak, żeby młodzi ludzie się rozwijali sportowo. Sport kiedyś, tak. Tak, ale ja tutaj chciałabym zahaczyć o taką sprawę klas sportowych. Wiem, że pan był inicjatorem powstania klas sportowych w szkole podstawowej numer 1 na odrodzenia i w szkole podstawowej numer 4. Chodzi o pływanie. Mówię, dotknęło to mnie bezpośrednio, ponieważ moje dziecko przez 5 lat trenowało pływanie i wiem, jak to wyglądało na początku, jakie były obietnice z tym związane przede wszystkim, a jak to się później to skończyło. I nie wiem, jak to teraz wygląda, bo to już moje dziecko tam 2 lata nie chodzi do tej szkoły, bo teraz do plastyka, ale było coś takiego, że na początku było obietnice dofinansowania, jak to było zachęcanie dzieci do pływania, wszystko ładnie, pięknie, były na początku dane dofinansowania, były do obiadów, żeby dziecko po takim treningu mogło zjeść, wiadomo, że to wtedy spala więcej kalorii, więcej potrzebuje tej energii, tak? Później było, to trwało zaledwie, nie wiem, rok, nawet nie cały. A później nagle wszystko rozwaliło i było tak, że my praktycznie przez 4 lata dofinansowaliśmy wszystko sami, rodzice. Jak pan się na to zapatruje, dlaczego tak się stało? Powiem, że później było też takiego, no nie doszło mnie słuchu, chyba też to śledziłam, że pan miał pomysł na stworzenie klas o profilu tenisa ziemnego. To już w ogóle był odlot dla mnie. Bo to jedno z drugiego nie przeszkadzało, bo też to były wytypowane, to miał tam jakąś tradycję, był dyrektor zainteresowany i te klasy powstawały, bo to w trójce na Michałowie, na odrodzenia w szkole numer 1 podstawowej i w czwórce na wyścigowej. Te trzy szkoły były wytypowane. Wynikało, albo basen blisko był, albo po prostu dyrektor był zainteresowany, tak jak dyrektor Florczak ze szkoły numer 1. I tym było to podyktowane. To wyżywienie to zabrano, ponieważ przyszły takie... Czyli pan, to nie tylko wyżywienie, bo to dotyczyło tak, wyjazdów na zawody sportowe, które wszelkie praktycznie cały czas jeździły. Były dojazdy, bo też płaciliśmy za przejazdy na basen. Także to też było wszystko płacone. Obiecanki naprawdę były naprawdę takie górnolotne i naprawdę obiecywaliście nam naprawdę wtedy nie wiadomo co. Były pseudo badania lekarskie, to były pseudo badania lekarskie dzieci. Wiadomo, że jak to uprawianie sportu takie wyczynowe, wtedy muszą być rzetelne badania lekarskie. Były doprowadzane dzieci, które miały astmę do pływania, to było dla mnie skandaliczne. Że naprawdę i mam o to pretensje, między też nimi właśnie do pana, że pan doprowadził do tego, pozwolił na to, jako miłośnik sportu, do tego, że taki był stan rzeczy. Ja bym tak, na pewno klasy sportowe, one mają swoje uregulowanie. Jest, że tylu uczniów, takie dofinansowanie i tyle godzin w WF-u wzrasta. Niewątpliwie koszty były, zachęcaliśmy, ale w pewnym momencie pozajawiały się, tak przypominam, nie wszystkie szczegóły gdzieś tam pamiętam, ale docierały takie opinie, że jak się weźmie, jak prawny przeczyta, to tu nie ma jakby tytułu do tego, żeby dofinansować żywnością i tak dalej. W związku z tym robiliśmy to, że poprzez klub było to dofinansowane. Nie wprost do klasy, tylko poprzez klub. Jak klub to gospodarował temu, wiem, że to było różnie. Były takie spotkania też, gdzie ci trenerzy, instruktorzy, no tłumaczyli to, że no, oni mają 3 razy w tygodniu gdzieś ten basen, no ale dzisiaj już potrzeba, żeby 5 razy, no ale ci uczniowie nie chcą 5 razy chodzić, bo oni to traktują jako rekreację, a to jest klasa sportowa, to nie chodzi o to, żeby dziecko miało 10 godzin w WF-u sobie popływało, bo wtedy wszystkie dzieci w Radomiu powinny mieć 10 godzin. Tu mówimy o
naborze, o pewnej selekcji, mówię w rozumieniu sportowym, po to, żeby zrobić tam mistrza z tego. I ci trenerzy mówią, że no, żeby teraz być tym mistrzem, to trzeba zacząć trenować po jakimś tam czasie, roku czy dwóch, no 5 razy w tygodniu tych treningów. Dzień trenowali 2 razy dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Dofinansowali. I w niektórych szkołach ci rodzice dofinansowywali, a w której szkole, się pamiętam, w której ci rodzice się zapadli, absolutnie nie. W związku z tym tutaj może tu chodzi im o rekreację i wyróżnienie tych dzieci, bo to miasto dokładało wtedy do tego. Dlaczego tu ma być tak, a nie wszystkie dzieci tak objęte? W związku z tym no, tu były te konflikty. Przy tej opinii, że nie możemy wspierać finansowo, dożywiać i tak dalej, bo z definicji zapisów aktów oświatowych wynikało, że to nie wchodzi w roku, przez kluby dawaliśmy. Później to się też. Dlaczego było takie ściemnianie na początku? Nie, bo była, ja myślę, może nie ściemnianie, na pewno nie było to, że powie pani, ja nie. No propaganda po prostu była piękna. Ja pani powiem, ja na pewno nie robię takich rzeczy, żeby coś obiecać i świadomie wiem, że tego nie zrobię na pewno. Ja to, co wtedy mówiłem, na pewno bym o tym przekonany, co kluby jeszcze mogły dokładać, prezesi, opiekunowie i tak dalej, no to ich interpretacja. Powiem panu jedną rzecz, polityka klubu prowadzi do tego, że to było do zaorania tych dzieciaków. Dzieciaki nie miały zupełnie życia. Moje dziecko, jak wychodziło z domu o godzinie 6:30 z domu, to wracało o godzinie 6:30 wieczorem. Za ciężkie. Naprawdę, polityka po prostu była koszmarna, naprawdę. Czy inicjatywy mają jeszcze jakieś pytania? Tak, Łukasia tutaj bardziej emocjonalnie, natomiast chciałabym tak troszkę z naszej branży. Pytania mam 3 krótkie. O, ja miałam jedno. Ale ja też w imieniu. Pierwsze krótkie i myślę, że to odpowiedź tak lub nie. Mamy zamysł stworzenia Rady Kobiet przy Radzie Miejskiej, która zajmowałaby się problematyką radomianek i dzieci. Ponieważ wiemy, że funkcjonuje Rada Seniorów. Czy poparł pan na taką inicjatywę? Oczywiście tak. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ja dzisiaj akurat w moim postępowaniu, zachowaniu, ja nigdzie nie różnicuję ani kobiet, ani mężczyzn. Ja nie widzę różnic. Czy pozwolę sobie przerwać, ponieważ to tak. Do tego dąży drugie poparłby, moje pytanie. Poparł pan. Super. Drugie pytanie brzmi tak. Kilka miast w Polsce już to zrobiło, kilka się przymierza. Chodzi o podpisanie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym, bo wbrew pozorom te dysproporcje są. Czy uważa pan, że radom powinien przystąpić do pracy? Czy w ogóle wie pan, co to za dokument? Nie wiem. Nie znam dokumentu. Jakby pani w 2 zdań powiedziała, jaka istota tego dokumentu jest, co ona powoduje, jakie daje. Wyrównanie szans chociażby na rynku pracy. To jest między innymi priorytetowa sprawa tego dokumentu. My zatrudniamy, nie ma żadnego różnicowania u nas. Jednak ta dysproporcja wychodzi na przykład w dysproporcjach o wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. Również na rynku radomskim chyba sewanta jest sprawa. Emerytury to już jest polityka państwa i o emeryturach nie firma decyduje, nie rynek pracy, tylko jeżeli. Ale miasto ułatwia powrót kobiet na rynek pracy na przykład po macierzyńskim, prawda? Także jednak miasto ma też coś w tej sprawie do powiedzenia. Nie ma możliwości, tak? Nie ma możliwości, jeżeli chodzi o rynek pracy. Miasto nie rozwija żadnych. Znaczy mi nie chodzi o załatwianie ofert pracy, ale stworzenie warunków, żeby ta kobieta mogła podjąć tą pracę. I tu miasto ma, wydaje mi się, pole do popisu. Nie ma. Nie ma? Żłobki, przedszkola. Nie ma takiej przestrzeni. Nie, to żłobki, przedszkola, jak najbardziej, no to ja mówię, że tak. No to ja na przykład mówię o takich prozaicznych. Ale dzisiaj już jest taka polityka, że no teraz jest ze żłobkami problem i to na pewno jest jakieś zadanie takie fajne, żeby każde dziecko, które chce do żłobka, powinno mieć miejsce. W przedszkolach jest temat ten zamknięty. Od kilku lat, od 2008 roku, pamiętam wtedy, żeśmy w szkołach podstawowych otwierali inne, drugie siedziby, kondygnacje, ileś tam stal i okazuje się, że z 2200 dzieci, pamiętam jak w 2006 roku było w przedszkolach, po 2 latach było 4400 dzieci w przedszkolach. Każde dziecko, które chciało do przedszkola się dostało, nie było tak, że nie ma. Oczywiście chylogowe, jak najbardziej powinno być to samo ze żłobkami. W tym zakresie, jeżeli chodzi o tą pomoc socjalną, tak, natomiast chodzi o bezpośrednie wyrównywanie szans na zasadzie, że jakieś tam wynagrodzenia, że jest różnica, że inaczej się finansuje, to ja u siebie w filmie takiej różnicy nie widzę. Stoi kobieta, stoi mężczyzna, te same, tą samą czynność, są, nie ma u nas takich rzeczy. W pozytywnej firmie po prostu pracuje. I trzecie krótkie pytanie, to być może nie dotyczy do końca pana branży, ponieważ zajmuje się pan edukacją, jak dobrze rozumiem, ale. Ja wiele rzeczy robię. Dlatego być może będzie pan mógł udzielić informacji. Z ostatnich badań wynika, że 90% dzieci do 3 klasy podstawówki ma próchnicę, nieleczoną próchnicę. Chciałabym się zapytać o program profilaktyczny w Radomiu, jaki jest prowadzony w tym temacie.
Jak ja pracowałem w urzędzie, nie było żadnego programu, z tego chyba wynika, to tylko takie były poszczególne gdzieś tam akcje indywidualne, jakiś program, który wchodził na teraz. Gmina jako taka, takiego programu nie realizowano. A w ogóle było jakieś. Ale jeżeli pani mówi, że taki procent dzieci jest, niewątpliwie jest to dla mnie świetna inicjatywa, świetny pomysł, ja go kupuję i będę za to chodził. Do wyboru. Bo zastanawiającym jest faktem po prostu, że tak, Radom nie posiada opieki, jeśli chodzi o opiekę stomatologiczną w święta i wieczorami. Nie mamy pogotowia dentystycznego. Dzieci są totalnie pominięte w tych sprawach. Mówię, jest to poważny problem, uzębienie naszych pociech. A miasto w tym temacie kompletnie nic. Dlatego zastanawiam się, z czego to wynika, z niewiedzy, czy z takiej psychologii, niech sobie ludzie radzą, chodzą bez zębni. Ja staram się gdzieś tam słuchać ludzi, staram się spotykać, nie bałem się tam, u mnie nie było kolejek takich dwa miesiące, miesiąc czasu do mnie i tak dalej. Gdyby takie coś dotarło, na pewno ten temat kupił i wtedy, na pewno do mnie to nie dotarło. Bo wydaje mi się, że to taka wiedza powszechna, że radomianie muszą się udać do Kozienic, żeby w sobotę czy w niedzielę dostać pomoc od dentysty, bo nie wydaje mi się, że to jest jakieś ściśle tajne, więc na 200... Miasto będzie wyprowadzało rodzinom psy, no dajmy spokój, no. Nie może się miasto zajmować wszystkim. Rodzice są od tego, żeby dbali o uzębienie swoich dzieci. No, jest awaria czasami w sobotę. Ale to trzeba umożliwić to żeby... No tak, powinna być szansa. W innych miastach są programy fluoryzacji zębów prowadzone dla dzieci. Wydają mi się, że taka jest budżet obywatelski, można zgłosić taki projekt i można z budżetu obywatelskiego... Psychologia, wszystkich problemów na budżet obywatelski, miasto nie może się zajmować z wszystkimi sprawami. Jeżeli jest pomysł obywatelski, wydaje mi się, że powinna. Przepraszam, bo nie jestem tutaj. Wydaje mi się, że tutaj dbanie o tutaj akurat w tym wieku jest jakby fajne wskazane i to powinna jakby nazwać, to nie są żadne pieniądze, to jest ileś tam spotkanie, tak jest. A troska najmłodszych to nie jest jakieś... Czy mamy jakieś skomplikowane pytania? Ja ewentualnie. Z tym, że zanim przejdę do pytania, to chciałabym to określić troszeczkę sytuację w mieście, która ma problemy takie same jak my. Kraków w ciągu 2 lat wprowadza całkowity zakaz używania pieców i kominów. Cały czas są dotacje z miasta do likwidacji pieców i kominków. Oprócz tego miasto dotuje wszystkich tych, którzy już wymienili te piece, którzy przyłączyli do elektrociepłowni lub wymienili na ekologiczne źródła. I te dotacje do rachunków za ogrzewanie nie są tylko dla najuboższych, ale w tej chwili zostało kryterium tak ustawione, żeby mogli się ludzie wszelakich, powiedzmy, w miarę powiedzmy średnich zarobków również na te dotacje załatwić. Niech mi pan powie, czy po pierwsze, widział pan w zeszłym roku, co się dzieje w dniu, kiedy były przyznawane dotacje w Urzędzie Miejskim, jakie kolejki były pod Urzędem Miejskim, jakie dantejskie sceny się działy? Ja... dwie osoby. Opowiadałem. Od godziny drugiej rano ludzie koczowali, mało się nie pobili, tworzyli listę społeczną, żeby mieć szansę na dotację. Miasto przeznaczyło w zeszłym roku 500 tysięcy na wymianę pieców. Teraz niech mi pan odpowie na pytanie, czy zasadnym według pana jest przeznaczenie 900 tysięcy na film pod tytułem Chlepa, którym producentem jest Kuria Diecezji Radomskiej? Czy nie uważa pan, że te pieniądze powinny być właśnie przeznaczone między innymi na dotacje do zmiany pieców lub termoizolacji, która też wydaje mi się istotna? Pani, ten film, no to był jakiś taka gra, tutaj pod budżet była, że coś zaszantażujemy, zgodzi się, nie zgodzi się, to była taka taktyka. Wracając do tego wsparcia, to wiem, że 2 lata temu był ten program Kawka, myśmy pięknie mieli ten program, to było bardzo dużo tych punktów likwidowanych i było wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu i z Narodowego Funduszu. I gmina swój wkładała, to było w dużych ilościach. Później w przyszłym roku było tak, że ktoś tam je wykorzystał i do Radomia się zwrócił, bo myśmy idealnie ten program wykonali. Myśmy dokumentację pełną przygotowali, czyli prezydent przygotował, rząd wszystko dał, tak, praktycznie podpisali umów i się wycofali, ponieważ szukali gdzieś tam pieniędzy w ministerstwie i zabrali z powrotem. I ten program nie wszedł. I wtedy ratunkowo prezydent, ile tam gdzieś tu stąd czy stamtąd, gdzieś załatał i te 500 tysięcy to jest czyste nasze. 500 tysięcy, gdyby było tak jak do poprzedniego projektu, to było tam jakieś
10 czy 20%, to niech pani przeliczy te 500 tysięcy razy tam, gdzie to 10%, 10 razy więcej gdybyśmy dostali, to to jest, zaraz się robi fajna liczba i tak. Niewątpliwie uważam, że jest to bardzo dobry kierunek, bo nam, tak jak powiedziałem, w Radomiu potrzeba tak, dobrej obsługi inwestorów, kultura, żeby mógł gdzie spędzić czas, sport, żeby młodzież miała się gdzie wychowywać, by eksploatować, nie na przypadku, nie w klatce, nie w chuligaństwie. I to, żebyśmy mieli środowisko fajne. I tutaj podstawowo to, co jemy, to tam sobie wybieramy. Ten takie, ten lubi takie rzeczy. Natomiast oddychać musimy tym, czym musimy. Wodę pijemy, taką nam da. W związku z tym wodę mamy dobrą, natomiast z tym powietrzem powinniśmy niewątpliwie walczyć. I to jest jakby tutaj, ja dwa razy występowałem do prezydenta w tym temacie, że to jest taki coś, co należy w tym kierunku dzisiaj iść, ponieważ jak pokażemy, że mamy fajny klimat, mamy fajną wodę, jest kultura, naprawdę jesteśmy miastem wtedy akcji. I to jest na pewno taki kierunek, który jest najbliższy, na to trzeba znaleźć. Tylko dzisiaj jakby mi pani powiedziała, no proszę tam ten 1 000 000 zł z czegoś wykreślić, no to naprawdę byłaby dyskusja, z czego zrezygnować. Czy z tego chodnika, czy z tej ulicy, ale wydaje mi się, że konkretnie 900 tysięcy przeznaczone na jakiś niszowy film, gdzie zresztą, mówię, sprawdziłam, koproducentem jest kuria diecezji radomskiej, a wszyscy wiemy, że dzisiaj Kościół katolicki nie ma problemu z sięgnięciem na przykład po pieniądze z budżetu państwa. Więc teraz prawie 1 000 000 zł z budżetu miejskiego przy tak ważnych potrzebach, to pytam pana, czy jest zasadne. Proszę panią, gdybym miał wydać albo na piece, albo na film, niewątpliwie pierwszeństwo miałoby piece. Niewątpliwie piece. Natomiast ja nawet na sesji zabieram głos i tu przychylałem się, jakby tutaj wspierałem prezydenta, że proszę bardzo, były warunki, na jakich możemy te pieniądze tam jakieś tam części w transzach przekazać przez 2 lata. Scenariusz to, jakie to rola miasta, w jakim aspekcie będzie to radny, żeby nie wyszło, że to będzie jakiś gniot, będzie radny już naprawdę pominięty, aczkolwiek na marginesie nie będzie wiadomo, w jakim mieście to się wszystko działo, tak też można zrobić film, bo może być całkiem gdzie inny ten punkt kulminacyjny, istota tego filmu całkiem inna, bo tego dzisiaj nie wiem. I prezydent się tego domaga, ja też uważam, że wydając pieniądze na cokolwiek, trzeba mieć jaki ten produkt docelowy, jaki tam będzie finał tego. Także tutaj takie było moje stanowisko na sesję, że będę miał wydać albo na to, ja bym dzisiaj wydał na piec. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz. Ja o tej policji naprawdę nie wiedziałam. No nie o to mi chodzi, szanowny panie radny. Chciałam pana zapytać, ja reprezentuję Partię Zieloni koło Radomskie, ja nazywam się Elżbieta Jagiełło. Chciałam pana zapytać, jaką ofertę miałby pan dla Zielonych, którzy mieszkają w Radomiu, jakby pan nas chciał przekonać, żebyśmy na pana zagłosowali. Dla nas zrównoważony rozwój jest bardzo ważny, odnawialne źródła energii, zielony transport, zielona energia i ochrona praw osób LGBT. Dziękuję. Nie, ja to co do tego, że ja mówiłem wtedy w kontekście, że co do mojego dziecka, co do mnie, to ja tak. Natomiast naprawdę nie mam żadnych zapędów i nigdy tego gestu nie stanie, żeby komuś dokuczyć, kto inaczej myśli, ma inne poglądy na te czy inne sprawy. Ja takich działań nie podejmuję, mi to po prostu nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, natomiast nie chciałbym też w jakiś sposób promować tego. To powinno normalnie funkcjonować, powinniśmy sobie chodzić koło siebie i tak dalej, ale jak nie próbujemy takich zachowań, to i tak nie powinniśmy. Tylko w tym zakresie cały czas i taka jest mojego istota funkcjonowania. Co do tutaj teraz tej propozycji oferty, no to w jakiejś części tutaj ja się wyraziłem, że dobra kultura, dobra możliwość spędzania czasu wolnego, dobre środowisko, no powoduje, że będziemy miastem fajnym. Te wszystkie parametry mamy tutaj dobra kultura. Dobra kultura, no panią, mamy dzisiaj orkiestrę kameralną, gdyby była filharmonia, no byłaby to lepsza kultura. No, mamy teatr, który pęka w szwach, bo tam była jedna scena, jak przyszedł dyrektor Rybka, jak odchodziłem, były panie 4 radny, sceny. Przepraszam, ale nas co innego interesuje. No. Co pyta pani o kulturę, to ja mówię o kulturze, to proszę. Nie mówiłam o kulturze, mówiłam o ekologii, o zrównoważonym rozwoju. A co to znaczy dobra kultura, pani zapytała w ostatnim pytaniu. No to tak, dobra tak. Kultura. Ja do tego się odnosiłem. To proszę mi powiedzieć, co źródeł odnawialnych, tak? Tak. Słuchaj, zamiast spalać i zadymiać i wydawać środki na jakiekolwiek
oczyszczanie tego powietrza, bo nie ma tak, no, każdy węgiel ma to, co sobie ma i żeby było czyste powietrze, trzeba odpowiednie filtry. Te filtry kosztują i to kosztuje, ta technologia kosztuje, żeby czyste powietrze z tych kominów leciało, nie zanieczyszczało. W związku z tym, zamiast tu wykładać pieniądze, no lepiej tą energię zieloną wykorzystać. Niewątpliwie tak, tylko czy takie możliwości są i czy to się tak kalkuluje, gdyby to było takie proste i oczywiste, to wszyscy byśmy już tak robili. Może to musi stać, może to bogaty se może na to pozwolić. A jeśli nie jesteśmy gminą bogatą, może na takie rozwiązanie nas jeszcze nie stać. Stać nas, panie radny, naprawdę stać nas. Proszę, przepraszam. Montowanie paneli słonecznych. Mówi się, że to jest bardzo droga sprawa, ale to nie jest droga sprawa. Z tego, co się orientuję, tych paneli jest kilka w Radomiu. I to jest za mało. Pierwsze panele słoneczne były za darmo. Tak jak montował Słupsk, tam gdzie jest właśnie Robert Biedron. Oni dostali to za darmo. Na przykład pierwsze drony, które latają i pobierają próbki spalin z komina. To się już dzieje. Katowice, między innymi. Między innymi, tak? No dobrze, to jest ocena środowiska, no. Badanie środowiska. Tak. Więc są różne rzeczy, a my ciągle jesteśmy w czarnej, żeby się źle nie zrazić. Ja myślę, że... Dlaczego niedawno, przepraszam, był zakup w Radomiu autobusów. Dlaczego nie pomyślano o elektrycznych autobusach? I znów testowane były za darmo w różnych miastach. Mogliśmy dostać taki autobus za darmo. Czemu nikt tego nie kupił? Ja myślę, że to jest duże uogólnienie. Nie ma tak, proszę, gdyby ktoś powiedział w firmie MPK, czy prezydentowi miasta, czy Radnemu Kołkowi, że dajemy darmo autokar, tak ekologiczny, to każdy by wziął. To ale nie czemu nie my testowanie? Testowanie pani darmo. My wam płacimy za to, żebyście wiedzieli. No przepraszam, sorry. No. No tak, ale wie pani, no nie sposób być wszędzie i w każdej dziedzinie być specjalistą. Jeżeli pani się w tym specjalizuje, to wydaje mi się, że gdyby pani taki monitoring do prezydenta nawet wysłała, czy do Wydziału Ochrony Środowiska, że jest taka możliwość, ukazało się na sobie, bo to w Wydziale Ochrony Środowiska, ponieważ może ktoś powinien te zagadnienia śledzić, te strony internetowe śledzić i patrzeć, co uda się skorzystać. Na pewno jest firma, która się tym zajmuje, jakieś tam ekologiczne autobusy na metan, czy na coś tam, gdzie były uruchamiane. Ja też zarzucam prezydentowi ostatnio, dwa miesiące temu, że wprowadzone zostało ostatnio, w ostatnich dwóch czy trzech latach, 50 autobusów, starych autobusów diesli, 10-letnich, gdzie firma, jak przychodzi z zewnątrz do przetargu, musi dać nowe autobusy. Nówki muszą być z tego roku produkcja. W tym roku przetarg, to z tego roku musi być produkcja. A MPK wprowadza 50. Tu prywatni przedsiębiorcy takie same wozo kilometry dostają odpłatną, jest taką samą stawkę. Natomiast oni muszą nowe zakupić. MPK sobie stale wprowadza i nas zadymia zanieczyszczą. W związku z tym ja takie zarzucam, bo ja też jestem chemikiem, wie pani, z wykształcenia. I ja to czuję, ja zawsze się za tym opowiem, za tym zdrowym elementem. Tylko czy nas na to stać, to to kosztuje. No więc właśnie. Protestowałem odnośnie tych MPK, my mamy się to protestowałem, że w tym temacie próbowałem jest być pierwszej, złożyłem drugi raz, powtórzyłem to. I tyle mojego, i tyle. Czy satysfakcjonuje odpowiedź na pytanie? Panieru, czy odpowiedź na pytanie satysfakcjonuje? Nie za bardzo. Przykro mi, ale te działania są niewystarczające, no mówiąc tak parlamentarnie. Ale wiem, że zdrowie, środowisko kosztuje, jeżeli mieć te pewne rzeczy. Wszystko kosztuje, panie radny, wszystko kosztuje, prawda? A zdrowie jest najważniejsze. Czyli jeżeli chodzi o ekologię, to... No, pani ostatnio z ekologią, tak, gdzieś tam w 93 roku z edukacji ekologicznej z panią Czech, z panem Ludwikowskim zakładałem. Byłem 3 dni temu pani Czech, pani prezesem edukacji i tam kupiłem ją zdjęcie, oni z tego lokalu, z tej siedziby, przygotowano nam interpelację, nasyłałem, upominałem się, że jest to instytucja, że wszechmiar potrzebna, edukuje, kształci, począwszy od przedszkola, po studenty, po konferencje dla ludzi dorosłych. Także ja bardzo to szanuję, rozumiem to, no i tyle mogę na tą chwilę. Natomiast naprawdę proszę mi wierzyć, że
jeżeli chodzi o te źródła odnawialne, one są kosztowne. Gdyby to się opłacało, tak proszę, tanie i tak dalej, to na pewno wszyscy byśmy to robili, a to, że nie robimy, po prostu nas nie stać. To nieprawda. Nie, no ale czy prezydent nie chciał mieć dobrego powietrza, wszystkiego zdrowego? No też jest człowiekiem, też mieszkańcem i też tym oddycha. Jeżeli pani na tym zależy, jemu też ma zdrowiu zależeć, też by to prowadził, tylko ma do wyboru. Albo tą ulicę zrobi, albo ten wiadukt, albo ten kanał, albo tą drogę utwardzi, no albo dołoży bardzo dużo i będziemy mieli w jakimś tam zakresie, jakimś promilu coś do wyrzucić. Chodniki, ulice to raczej zielonych nie satysfakcjonują. My chcemy czego i więcej. Dziękuję bardzo. Odwołać się do pana doświadczenia jako chemika wykształcenia chemicznego i zapytać się o pana stosunek do modernizacji elektrociepłowni, do dostosowania tych kotłów do spalania śmieci. Czy jest pan za tym, czy jest pan przeciw? My tutaj nie mamy wyboru jako miasto, ponieważ 2020 rok to się kończy, gdzie my mamy pewne wskaźniki przyjęte i my taką emisję dzisiaj możemy do 2020 roku taką emisję zanieczyszczeń dawać do powietrza. Od 2023 roku, 1 stycznia, parametry są całkiem inne. Nasze kotły nie spełniają warunków, musimy wykonać ruch, który spowoduje, że my te wszystkie parametry będziemy spełniali. Tak jak w całej Europie. I Radpec podjął takie działania, pokazał rozwiązania, które to zabezpieczą. My nie jesteśmy specjalistami, tam palnik taki, inny. Prezes to tłumaczył, pokazywał schematy, pokazywał finansowanie tego. I wynika, że to jest bardzo racjonalne, bardzo fajne, bo nie oddajemy nikomu tej firmy, nikomu na zewnątrz, czyli nie będzie tak, że my to sprywatujemy, bo może będzie dobrze, niech ktoś weźmie, wejdzie udziałami, majątek naszego Radpecy, 500 milionów, ktoś włoży 700, bo takie kwoty też choćby 700 milionów, będzie większościowym udziałowcem i za 5 lat będzie dyktował w mieście warunki prezydentowi, jaki co i wtedy będzie prezydent B, taki czy inny, bo cena ciepła będzie taka. Dzisiaj mając te lejce w ręku jednak, czy to z wodą, czy z ciepłem, poszliśmy w tym kierunku, że sami to robimy. Mamy fachowców, oni tak się wypowiadają, prezentują i z bankami rozmawiają. Widać, że to finansowanie będzie z banku, bardzo atrakcyjne. Poza tym każdy inny, kto będzie robił tak samo, musi wziąć pieniądze na to. Nikt nie wyłoży tak charytatywnie dla miasta Radomia 500 000 zł, tylko musi te pieniądze odzyskać. W związku z tym, że to jest nasza firma, nasi fachowcy i jest ta technologia akceptowana i uznawana nie tylko przez nas, no to trzeba to chyba poprzeć. No. Aż tak specjalistą w tak nie jest. Natomiast rozmawiałem, byłem 2 razy u prezesa, rozmawiałem, byłem na sesji i ja jestem przekonany do tego. Jest jeszcze kwestia spalania śmieci w tej instalacji, tak? No i teraz klucz problemu tkwi w przygotowaniu paliwa do tej instalacji, tak? Teraz, palnika i tych wszystkich później całej infrastruktury. Czy tutaj miasto patruje jakiegoś możliwości dealu z Uniwersytetem naszym humanistyczno-technicznym, czy technologiczno-technologiczne. Ja bym panu tak, ja tak jak powiedziałem, 2 razy z prezesem. Uruchomić ten... Wybrałem się do prezesa, na sesji też 2 razy był, opowiadał o tym i nie padło tam hasło, że jest potrzeba wsparcia naszego uniwersytetu. Czy jest taki kierunek u nas, specjalistyczny w tym względzie? Jest. No to ja myślę, że no, powinni się wezmieć, ale skoro nie potrzebują, to jest dla nich chyba to tak oczywiste. Prezes nasz jest doktorem, być może akurat z tej branży, na pewno doktoratem w tej dziedzinie, w której pracuje. W związku z tym myślę, że czuje się na siłach i chyba nie potrzebuje takiego wsparcia. Skoro jest taki kierunek, taka specjalizacja i byłaby taka możliwość. Jeszcze mam pytanie ostatnie, czy uważa pan, że Radom ma problem z ksenofobią, nietolerancją na przykład? Czy jest taki problem postrzegany w Radomiu?
Ja tego osobiście nie zauważam, aczkolwiek te wydarzenia 25 czerwca, jak tutaj ta rocznica i to, co się wydarzyło, no to rzeczywiście szokowało i mnie, i całą Polskę. To było brzydkie i fatalne i to niesłuszne na pewno na domiarki. Natomiast to był taki incydent, to była chyba jakaś taka gra zorganizowana, bo w sposób naturalny na to na co dzień takie rzeczy się tak dzieją, nie jesteśmy tacy. Tak mi się wydaje, że na co dzień nie wiem, to był incydent pewien. I wydaje mi się, jak to jeszcze ktoś tam tłumaczył, ktoś tam gdzieś bliżej, że to oni zostali przywiezieni, wypuszczeni, żeby zrobić tutaj tą zadymę i tak dalej, jakby zgarnięci z powrotem. I uważa pan, że w tym zakresie edukacja jest na przykład niepotrzebna w mieście, bo z tym nie ma problemu. Z ksenofobią. Znaczy ja w szkole pracowałem, jestem nauczycielem i ja zawsze na lekcjach wychowawczych jakieś tam tematy mam i to jest chyba rola może nie konkretnego tematu, tylko na wszystkich lekcjach to się ten wątek przewija, bo ja wiem, jakim świetnym wychowawcem był dr Banaszkiewicz, który uczył chemii organicznej i na studiach on zawsze taki komentarz dał, czy tu i pokazywał, że jest patriotą, że jest Polakiem i tak dalej. Mówił, że uczył chemii, ale taki rys, taki komentarz, pół zdania, końcówki, no wszystko mówiło o człowieku. Tak samo każdy z nas, jak nauczyciel, na każdym przedmiocie, na każdej lekcji to nie powiedzieć, że tak nie wolno, tego się nie powinno. No i to powinno wychodzić z nas, nauczycieli. No ale jacy my jesteśmy, no to też jakie uczelnie kończymy. Jeżeli tego na uczelniach nie będzie, gdzieś to się... Bo nie tacy jesteśmy, jak pan nauczyciele też, bo nie doskonali. Zagłuszała trochę muzyka i chcę się upewnić, że te odpowiedzi, które pan dał na zadane pytania w sprawie rampelcu piesów spalania śmieci i UTH, usłyszałam dobrze. Czy w sprawie rodzaju spalania jedynym źródłem i jedynym autorytetem dla pana jest prezes rampelcu? Nie. A czy padło inne słowo, którego, znaczy inna osoba lub inna instytucja, której ja nie usłyszałam? Bo odpowiedzią usłyszałam tylko prezes. Nie, ja powiem pani tak, ponieważ te piece, te kotły, to nie są kotły, które są przez nas wymyślone. Te kotły funkcjonują, one działają. One działają na świecie i spełniają te wszystkie wymogi do tego stopnia, że my te wymogi 2023 roku będziemy spełniali. To nie jest nasz produkt. My tego pieca... No wie pani, no mam takie materiały, dostałem obszerny materiał, nie chcę teraz... Od prezesa tak, tak, tak. No, konkretne nazewnictwo, konkretne jakie to są piece, jak wielospalaniowe. No jest tam taki trochę pojęć, nie chcę się tutaj wypaczyć w swoich wypowiedziach, żeby nie zniekształcić. Natomiast tam są konkretne propozycje. Czyli nadal mamy jedno źródło, prezes Radpec. Dobrze usłyszałam, okej. Może nie prezes, firma Radpec. On to z jakimś tam sztabem opracowuje. Z jakimś tam sztabem? Tak. Przepraszam, ale jeśli to mówi radny miasta i jakimś tam sztabem, nie ta odpowiedź mi satysfakcjonuje. Ale okej, rozumiem, że dobrze usłyszałam odpowiedź, mimo że muzyka trochę zabrzmiała. To jeszcze do tego ja teraz wszczelę się pani. Pamiętam, byłem jako radni, byliśmy zaproszeni przez Radpec na spotkanie i wtedy obok prezesa, który też w jakiś sposób uczestniczył w tym, komentowała to inna osoba, jeżeli chodzi o tą technologię. Znaczy, ale w tym momencie prezes, pan nie jest w stanie podać. To nie tylko prezes, tak. To nie tylko prezes. Ten drugi wątek dotyczył spalania śmieci. I jako źródło wiarygodne ocenił pan również wypowiedź prezesa Radpecu, bo był pan na spotkaniu. Czy ja dobrze usłyszałam? Tak, ponieważ powiem pani tak, no te śmiecie tak czy inaczej są spalane. Czy w cementowni, czy gdziekolwiek, te wszystkie substancje, które my odpowiednią energetyczność, to znaczy gdzie? One są spalane w Polsce. Jeżeli my dzisiaj ale mamy, nie są proszę, ale w Radomiu nie są. Ale w Radomiu nie są. Są spalane w Bydgoszczy i czy pan jako radny, czy w ogóle ktokolwiek w Radzie, czy Wydział Środowiska w Urzędzie Miasta wziął pod uwagę doświadczenia spalarni Bydgoszczy, głośny konflikt bydgoszczowy. Spalarnie są skompromitowane w wielu miejscach. Ten przykład bydgoski był nagłośniony w Polsce, dlatego go podejmuję. Ja powiem tak, ja sobie nie wyobrażam, że my wchodzimy w 2023 rok, montujemy za 500 milionów instalację i ta instalacja nie spełnia wymogów środowiskowych, to co emitujemy, bo my
jesteśmy oceniani na podstawie to, co emitujemy do atmosfery, do powietrza. I te piece to spełniają. Bo inaczej to kto zakupi, kto uruchomi, piece, a później okaże się, że nie spełniają. Do spalania czasu. Ja naprawdę to zagadnienie uważam za niezwykle istotne. Jeśli to są bardzo szczegółowe informacje. No. Są zasłaniane wskaźnikami 2023 i nie są uwzględniane doświadczenia praktyczne z zastosowania analogicznych pieców, bo ja nie wiem, czy identyczne. Przepraszam bardzo, my nie jesteśmy na seminarium poświęconym energetyce. Nie, wydaje mi się, że to są zbyt drobiazgowe pytania. No, pan radny nie jest chemikiem. Przepraszam państwa bardzo, pozwolę sobie wtrącić jako gospodarz spotkania. 23 lutego organizujemy łącznie z Zielonymi debatę. Będzie przedstawiciel RADPEC-u, będą specjaliści z Polski i wtedy proponuję, zapraszam serdecznie panią, będziemy bardzo szczegółowo na ten temat rozmawiali. Właśnie tylko i wyłącznie w tym celu. Słucham? Wszystkich radnych będziemy zapraszali, to będzie duże spotkanie, więc na pewno będziemy chcieli rozmawiać również, no przede wszystkim w zasadzie o RADPEC-u, ale nie tylko, dlatego że to nie jest jedyny problem, jaki jest w Radomiu. Elektrownia Kozienica swoje dokłada. Więc możemy bardzo dużo, długo na ten temat rozmawiać. Zapraszam 23. Ja myślę, ja tu będę bronił akurat pana radnego, faktycznie nie jest specjalistą. Dla mnie również, tak jak i dla pani, prezes RADPEC-u nie jest wyrocznią, dlatego że tu muszą się wypowiedzieć specjaliści. Takich specjalistów będziemy mieli na tym spotkaniu, zapraszamy. Bardzo serdecznie. Także przepraszam bardzo. Ja może na taki temat, na temat związany właśnie z tym spotkaniem. Chciałbym się zapytać pana radnego na temat prezydentów, których był współpracownikiem, czy był bezpośrednio z nim tak związany. Który z tych prezydentów ostatnich, bo każdy reprezentował jakiś swój sposób przekazu, jakiś sposób kontaktu ze społeczeństwem, jakiś sposób decydowania i żeby wysłuchiwania ludzi. Który z tych prezydentów, od Włodarczyka począwszy, po chyba wcześniej pan nie sięga, nie? Ja jestem radnym od 90 roku. To jeszcze przed Włodarczykiem? Tak, od pana Gęsiaka, ale dobrze. Który z tych prezydentów umiał, tak potrafił zorganizować tą robotę prezydencką, żeby to miało jakąś korzyść społeczeństwo z tego swojego gospodarza. Tak, czy jest kilka pytań. Ja mogę odpowiedzieć jak do ludzi, jak do ludzi. Czy nie lepiej zadawać pytania o przyszłość, niż który był ładniejszy? Przepraszam, że ale to nam nic nie da. Ja bym o wiele bardziej bym się chciał. To wszystko zależy od prezydenta. No dobra, to w takim razie może takie pytanie. Panie prezydencie, bo pan był prezydentem. To, że pan przeszkadza w pytaniu? No dobra, który był ładniejszy? Nieładniejszy. Przepraszam. Jak pan nie słucha, to niech pan nie odzywa. Spokojnie. Panu powiem, bo tak, więc inaczej będę oceniał prezydenta Wadło, z którym współpracował, był moim szefem i był jeszcze coś takiego jak zarząd miasta. I wtedy zarząd miasta, każdy głos był ważny. Było 7 członków, jak było 4-3 w głosowaniu, a prezydent był w tej trójce, to i tak ta decyzja nie przechodziła. Wtedy było, jakby to można ocenić rolę prezydenta, jaką przekonuje, jak się przygotowuje, jak kieruje i tak dalej. Ja wtedy byłem blisko, byłby ocenić. Wtedy bardzo pozytywnie prezydenta brało w tym zakresie ocenia. Porządek, klarowność, konsekwencja, taka sama miara, naprawdę tak. Natomiast prezydenta Gnesiaka, ja byłem przewodniczącym Rady Miejskiej, wtedy nam go tylko z oceny z daleka. My uczyliśmy się wtedy samorządu, dostawaliśmy nowe przestrzenie i tak dalej. Natomiast jak on do mieszkańców się odnosił? Nie znam incydentów, gdzie by ludzie na niego się narzekali, że niedostępny i tak dalej. Później no, był prezydent Włodarczyk. No to strasznie nas jako opozycję do narożnika zrobił. Nawet się tam w Radzie Miejskiej nie mogliśmy spotykać z mieszkańcami. Ale to tak najlepiej, nie chodzi o to szczególne zakresie. W jakim zakresie? W zakresie kontaktu z ludźmi, kontaktu, rozumieniu tych spraw miasta, który jakoś trafiał, któremu zależało na tym, żeby... Panu tak. Ja uważam, ja panu odpowiem. Tak, jak się z nim spotykam, to uważam, był po tamtym stronie Jakowi. Dzisiaj by mi wypadało powiedzieć, że to był najgorszy, a z kolei tak nie mogę powiedzieć, bo być może z ludźmi był super, dostawał dobre wyniki, dobre głosy,
wszedł do rady po swojej prezydenturze, czyli do ludzi musiał być dobrym człowiekiem. Ten, który jest draniowaty, chamski, wulgarny, arogant i tak dalej. Jako prezydent, jako szef gospodarz. No. Czyli najlepszy jest teraz sympatyczny. Jest bardzo sympatyczny. Oceny są pozytywne, jeżeli chodzi o rozmowę, o spotkania z ludźmi. Ale kontakt ma taki stały, że tak umie z ludźmi się kontaktować. Ja to, co rozmawiam, jak ludzie komentują, są zadowoleni, usatysfakcjonowani. Jest szansa na to, żeby dużo zrealizować. Kończy się kadencja Rady Miejskiej. Niektórzy powiedzą, całe szczęście, że się kończy. Od 90 roku pan pracuje w samorządzie, zasiada pan w obecnej Rady Miejskiej. W skali szkolnej, nie wiem, od pały do szóstki, jakby ocenił pan tą obecną Radę Miejską? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jak pan będzie głosował we wtorek w sprawie budżetu dla Radomia? I trzecie pytanie, czy wstąpi pan do nowego klubu, który ma zamiar się zawiązać w Radzie Miejskiej? Tak, jest to klub radnych niezależnych. Ja jestem radnym niezależnym i wszystko zależy, na jakich warunkach mam tam wejść. Jeżeli będą to warunki takie, gdzie moje oczekiwania spełnia, to wejdę, bo zawsze mamy ileś tam minut czasu więcej, dłuższy czas wypowiedzi, zabrania głosu, w sprawach formalnych możemy gdzieś tam wystąpić i tu mi to nie przeszkadza. Natomiast no, też to będzie weryfikacja dla tych radnych, czy oni są niezależnymi. I moje tutaj to zadziałanie, powiedzmy tak, to jest sprawdzenie, czy oni są niezależni, czy oni są po prostu taką przystawką. I jak będą torpedować moje wejście, to znaczy, że jest przystawka. Także to jest takie podwójne moje tu działanie. Natomiast jeżeli spełnią wszystkie jakby tutaj oczekiwania tej mojej niezależności jako radnego, to dlaczego nie? To jedno. I co jeszcze było? Budżet, jak pan zagłosuje? Będę za budżetem głosował, jaki był, nie był, ponieważ każde miliony niewydane i przycięte płynie przez regiona regionalne jest obrachunkowa, że powiedzieć tak, budżet powinien być zrównoważony. Dzisiaj mamy deficytu 54 miliony. I można zrobić tak, ile wpływa do budżetu, tyle wychodzi. Czyli 54 trzeba skasować. No i za 54 miliony, które już można zainwestować i mogą pracować w tym roku, w przyszłym roku, w następnych latach, po prostu my tego nie damy. Po prostu te 50 milionów będziemy stracić. Głosuje pan za budżetem prezydenckim, nie za budżetem proponowanym przez radnych PiS i niezależnych. No tak, no ale dzisiaj oni zaproponują poprawki, jeżeli prezydent przyjmie taką autopoprawkę, no to już wtedy będzie jakby tu prezydenta. No ale słyszymy, że nie przyjmie tych autopoprawek. Jak prezydent nie przyjmie, to budżetu nie to będzie. Zobaczymy jeszcze, jakie wrzutki będą. Jakie będą wrzutki, to znaczy, co chcą wykasować, bo takie są przesłanki medialne, ja tam też nie uczestniczę w tych spotkaniach, ale słyszę, chcą wyciąć 24 miliony tych zadań, które w mojej ocenie są bardzo racjonalne, bo analizowanie bardzo dokładnie nie potrafiłem. Miałem kilka swoich propozycji, nie potrafiłem wskazać, panie prezydencie, zrezygnujmy z tego, a wstawmy to. Miałem kilka fajnych propozycji, ale no nie no, wszystkiego było szkoda, to potrafię. Jest jeszcze sporo, nie tylko ja miałem takie propozycje i mi też. A jeżeli tu będą takie rzeczy, że wycinamy, a jest jakaś tam prywata robiona, to będę przeciw. No i to trzecie czy pierwsze pytanie, jak pan obecnie ocenia tą Radę Miejską? Tą Radę Miejską? I poproszę jakąś ocenę szerszą. Te 3 lata to rzeczywiście była konsekwencja prezydenta, miał większość w Radzie w jakiś sposób, uzyskiwał tą większość w Radzie, ponieważ ja nie byłem w żadnej koalicji z panem prezydentem, tylko zachowałem się racjonalnie, bardzo racjonalnie, żadnych relacji, nie chodziłem na żadne kluby, platformy i żadnych umów nie mam z prezydentem w tym zakresie. Natomiast co racjonalne, popierałem, były uwagi jakieś moje, zgłaszałem na sesji, które akceptował albo nie. Ale nie, moje pytanie było, jak pan radę ocenia w ogóle, nie swoją pracę w Radzie, tylko jak tą radę. Jako radę bardziej polityczna, bardziej samorządna. Najlepiej oceniam kadencję pierwszą i drugą, kiedy jeszcze nie było tych partii politycznych i wtedy była dyskusja nad problemem. Wtedy była uchwała, zauważyliśmy, że to źle napisane, a jak to rozumieć, a to, a nie lepiej będzie tak. Staraliśmy się tą uchwałę przeprofilować, żeby była doskonalsza, lepsza, dyskutować nad problemem. A dzisiaj to jest tak, kto jest za, ci są przeciw, bo są w opozycji. I dzisiaj jest tak. Czy no więcej polityki niż samorządu? Tak, tak, ewidentnie. W związku z tym tutaj partie powodują, że nie ma merytoryki, tylko po prostu jest głosowanie. My za, czy przeciw. No i to jest taka. Mierda, czy tam dopuszczają co minus? Nie no, te kadencje poza tymi dwoma pierwszymi, kiedy tych partii jeszcze nie było, no to jest... O tej kadencji. O tej kadencji. Od pały do szóstki.
Tak, Pała Plus. Bez odwoływania się do tego, co było wcześniej. Jeszcze jak dodamy, ten incydent teraz, tak, no, przyjęcia tak. budżetu, jak to dodamy, no to jest, nie wiem, jedynka dzisiaj, to dwójka. Będzie budżet. Dopuszczamy. Będzie ten budżet. Znowu ten budżet. Moje nazwisko Piątek Jerzy. Czy my jako mieszkańcy Radomia mamy jakieś sposoby prawne wyegzekwowania straty, która będzie dla mieszkańców, jeśli ten budżet będzie nieuchwalony? Bo powiedział pan, że część pieniędzy po prostu przepadnie. To jest pierwsze pytanie? Nie mamy możliwości. Nie mamy możliwości. Czyli po prostu pieniądze przepadną i możemy mieć tylko pretensje, że się Rada nie dogadała. I jedni będą mówili, że B jest Witkowski, a drudzy będą mówili, że B jest ta druga opcja, a my będziemy świecić, już nie powiem czym, tak? No my będziemy tak i mamy. My będziemy stratni, bo nie będzie my będziemy tego, stratni. Tego, stracimy ileś tam przedsięwzięć zadań, które. No to jest bardzo pocieszające. Budżet jest na ten moment około 1 000 000 000 zł, tak? Może 1 100 000 000. Kłótnia idzie o 24 miliardy złotych. Miliony. Przepraszam, miliony złotych. I te 24 miliony złotych rozwalą budżet. Takie ryzyko jest. Jest takie ryzyko. I my możemy jako mieszkańcy zareagować tylko w jednym momencie. Przy wyborach. Bo możemy dać... Podziękować. Przedłużyć. Przedłużyć możliwość i to jest niedobre. Powinniśmy się jako mieszkańcy Radomia, ja nie wiem jak to jest w ogóle prawnie możliwe, ale gdyby była zgoda do 90%, 95% budżetu, a potem kłótnia dotyczyła tylko tych 5%, niech się kłócą. Ja rozumiem, no ale to będziemy tracić jako mieszkańcy. A przepraszam, bo ja mam jeszcze ja nie skończyłem. Gdyby pan prezydent został ponownie prezydentem, ale już tym głównym prezydentem, tak? Bo już był pan wiceprezydentem. To co by pan zrobił, żeby ten budżet powiększyć o 50%? Wtedy byśmy mieli na pewno więcej pieniędzy, problemy by nie zniknęły co do dogadania się prawdopodobnie, tak? Bo zawsze będą i jak sobie myślę, że Rada będzie kiedyś bezpartyjna, to aż się boję, że może być jeszcze gorzej co do dogadania. No ale to co by pan zrobił, żeby ten budżet był większy o 50%, żeby było na co wydawać. Proszę Państwa, żeby było troszkę lepiej w Radomiu, to powinno być troszeczkę inaczej podzielone z góry. Dzisiaj, jak my aplikujemy o pewne środki jako gmina Radom, gdy mamy prezydenta z Platformy, a tam jest inny układ, to byle pretekst jest dobry, żeby uciąć, nie dostajemy. Był kosztowniak, reakcja była odwrotna. Cięto byle strona, byle gdzieś tam i tak dalej. Brakowało czegoś, odrzucone. Pamiętam na szkolnictwo zawodowe. Złożyliśmy wniosek na 7 milionów i gdzieś tam wpisał urzędnik jakiegoś laptopa. Tam jest zaznaczone, że nie wolno takich rzeczy wpisywać. I wyczekali, podzielili wszystkie środki, a później nam powiedzieli, że z przyczyn formalnych złożonych 7 milionów na szkolnictwo zawodowe, gdy strategii województwa Radom jest wskazany jako właśnie to centrum szkolnictwa zawodowego. I tak straciliśmy 7 milionów, z tym, że wtedy jeszcze z tych 7 milionów 40% można było na sprzęt wydać. Nie tak jak do tej pory w tych wszystkich projektach edukacyjnych 10% tam do 15% można, tu aż 40% naprawdę poważne rzeczy można było do warsztatów kupić. I tak to po prostu się dzieje, my tak tracimy. I skoro ja mówię tak, potrafimy na każdą szkołę, na każdego ucznia wagę znaleźć, ma taką dysfunkcję, waga 4, taką dysfunkcję, 9,5 waga. I potrafimy wyliczyć każdego ucznia, każdy oddział, każdą gminę, każdą szkółeczkę i dać. I nikt nie ma żalu, że pieniądze są niesprawiedliwie dzielone w oświacie, bo są tym samym mechanizmem, tą samą wagą. Podaje się dane, schorzenia, dysfunkcje i tak dalej, naliczane, przychodzi, gra.
I tak to chodzi. To dlaczego my w zakresie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej i wszelkie inne służby zdrowia tych parametrów nie możemy dokonać? To takie proste. Jest jakiś tam PKB, jest jakiś PIT, CIT, jest ilość mieszkańców, ilość kilometrów dróg i bardzo łatwo do utrzymania takiej ilości kilometrów, no potrzeba tyle. Jeżeli my w państwie mamy tych pieniędzy, że zawsze brakuje, to dzisiaj jest decyzja tak, aha, to jest wójt mój, tamten jest wróg, to jest burmistrz mój, a ten nie, to temu nie damy, bo brakuje i temu dajemy. I tak się oszukuje, okrada gminy i to jest niesprawiedliwość państwa. A można to zrobić tak jak w przypadku subwencji oświatowej, tak samo to podzielić. Nie wykorzystam, oddaję końcówkę, zgadza się? Mam do listopada gdzieś, nie wykorzystam do końca roku, w przyszłym roku dostaję o ileś tam i to naprawdę można sprawiedliwie zrobić. I dzisiaj, co ja bym zrobił, to jest tak, to jest jedno, to z pozycji państwa, ale to nie moja rola, natomiast ja bym dzisiaj po prostu jeszcze, to już zaczyna dobrze działać, ponieważ pracuję w tej firmie i pewne rzeczy gdzieś tam organizuję i zabiegam o pewne rzeczy i widzę, to znaczy, gdy burmistrz ma podejście gospodarcze, że szanuje przedsiębiorców, zabiega o nich, to te pieniądze za chwilę, za 3, za 5 lat, one do niego pięknie, pięknie przyjdą. Podatek CIT, podatek PIT od pracowników, w związku z tym od gruntu i ta działalność jest. I teraz tak jak na przykład w Radomiu pamiętam, w poprzedniej kadencji jedna z firm zabiegała przez 2 lata o inwestycje. Na końcu wyszło, że nie da rady. 2 lata. W tej kadencji 1,5 roku temat załatwiony. Buduje się inwestycja na ponad 90 milionów w Radomiu. 90 milionów, 600 osób będzie pracowało prawdopodobnie. Technologia bardzo nowa, proszę państwa, w związku z tym tak trzeba chodzić. Czyli ja bym jeszcze ten wydział obsługi inwestora jeszcze doposażył, dopieścił, żeby tu żaden jeden nie odszedł. Dzisiaj trzeba o kodego chodzić i za chwilę to wróci. Będą fajne technologie. Dzisiaj na złą technologię nikt sobie nie pozwoli, bo dzisiaj te parametry środowiskowe są tak zaszczepione, te raporty, to wszystko jest tak dopięte. W związku z tym to jest jakby źródło, że możemy te budżety powiększać. No i ta sprawiedliwość państwa w dzieleniu środków. Nie okradanie, bo to mój, a to wróg. I to, gdyby tu sprawiedliwość poszła od góry. I teraz gospodarność decyduje i racjonalność wydatkowania pieniędzy. Tak bym tylko zwiększyć mu. Ja mam takie małe, krótkie pytanie. Raz. Ostatnie dwa pytania. Może to jest oderwanie od budżetu i tego. Ja, jako pan, jako nauczyciel, jako pedagog, mówi pan właśnie, że pan miał pan czynienia z młodzieżą. Spotykam się swoją klasą, będzie 25 raz się spotkam z absolwentami. I mam pana takie pytanie, bo my jako organizacja, jako Stowarzyszenie Radomska Inicjatywa Kobieca i Radny dla Demokracji organizowaliśmy wielokrotnie w Radomiu różne manifestacje, większe, mniejsze. I zawsze nam, zresztą zależy nam na każdym, tak, który nas popiera, że przyszła taką manifestację, ale głównie nam zależy właśnie na młodych ludziach, no nie, żeby nie byli obojętni. I ja czy byłby pan, ale czy wie pan co, no, na każdym nam zależy, ale wiadomo też, no nie, żeby na ogół, tak jak my się spotykaliśmy, no nie zbierając różne właśnie podpisy, różne akcje, organizując właśnie, że młodzi ludzie są obojętni na te sprawy, które się dzieją w naszym kraju. I w jaki sposób, nie wiem, ja nawet sobie tak też myślałam, będąc wykształcającym nauczycielem, zachęcić tych ludzi, żeby nie byli tacy obojętni, bo to właśnie to jest ich przyszłość, tak? O co my teraz walczymy, to dotyczy ich. Czy zaprowadzenie, nie wiem, w ramach jakichś zajęć nawet takich dydaktycznych, jakichś takich właśnie wychowania obywatelskiego, żeby uczulić ich na pewne rzeczy. Jak pan to widzi jako nauczyciel? Pani, jest to bardzo trudne pytanie, bo gdyby to była taka prosta odpowiedź, to byśmy mieli inną młodzież, bo wszyscy praktycznie byśmy powiedzieli, chcielibyśmy mieć młodzież mądrą, aktywną, udzielającą się w tym zakresie, świadomą. No ale ja pozytywnie oceniam, powiem pani, młodzież. No, że ona taka jest, to być może zbyt słabe są argumenty. Tutaj było to znaczy, tutaj jest od wyjątek sieci. Sądu Najwyższego te kwestie były w lecie, nie, ubiegłego roku, no to przecież ta młodzież wyszła. Początkowo byli sami, jakbym powiedział, ludzie dorośli, dojrzali, a później procent tej młodzieży coraz większy, coraz większy. Jak to władza zobaczyła, że to tak zaczyna narastać i ludzie młodzi, no to wtedy dobrze, już weto będzie i tak dalej. No w sumie znaczy, powiem panu, ja tak biorąc, młodzież się łączyła wtedy. Młodzież znaczy się łączyła. Powiem panu, że na przykład ja zauważyłam, ale to mówię, będąc na przykład w Warszawie, no nie pod Sejmem w lipcu,
to ja widziałam, ale to dopiero na trzeci, czwarty dzień dopiero tam młodzież się pokazała. Mówię, że na początku pierwszy tak, dzień właśnie, to, że to musi coś naprawdę. Ludzie, a później młodzież zaczęła, jak telewizja pokazała, tych ale wie pan co, oni bardzo szli na żywioł, natomiast tu chodzi o to, żeby oni brali to bardzo racjonalnie i żeby to do nich, nie to, że oni chcą wejść do Sejmu i rozwalić Sejm, nie o to chodzi, po prostu tylko żeby oni po prostu brali to racjonalnie, żeby byli uczulani na pewne rzeczy. Mogę ad vocem słówko? Przepraszam. Tak, ja myślę, że będzie bardzo fajną rzeczą, żebyśmy któregoś pięknego dnia zrobili spotkanie zamknięte między sobą właśnie z młodymi. Żeby oni powiedzieli, co, czego oczekują i co ich razi w tych naszych działaniach, dlaczego się nie przyłączają, w którym momencie by się przyłączyli. To są młodzi demokraci, dobrze mówię? Młodzi demokraci, więc porozmawiajmy z nimi, dowiedzmy się od u źródeł. Bo w tym momencie pan radny, co by nie powiedział, to ten wpływ na tych młodych... Ale lepiej, może sobie... jako nauczyciel... Ale oczywiście, jak radny by się odnosił. Ja myślę, że porozmawiamy. Ja nie będę teraz mówił, zgadzacie się. Nie. Porozmawiajmy po prostu. Ale to muszą przyprowadzić tych innych, nie tych zaangażowanych, bo oni to są inni. To jest z tego, co wiem, ta struktura młodych demokratów buduje się. I ostatnie pytanie. Znaczy jedno to będzie takie na pytanie, ostatnie. Ale nie, to będzie pytanie na tak i nie. Czy budżet obywatelski jest uzależniony od tego, czy ten budżet będzie zatwierdzony, tak. czy nie? Tak. Czyli jeśli nie przejdzie, to projekty tak. leżą, to tak? W budżecie obywatelskim są nowe zadania, których nie było, nie ma i to jest uzależnione, tak? To jest tylko dobrze, to było tylko krótkie pytanie. A teraz jeszcze taka propos, już jak tutaj koleżanka rozwinęła ten temat właśnie zaangażowania młodzieży, to czy i pan właśnie jako nauczyciel nie uważa, że gdzieś właśnie nie centralnie, tylko w ramach miasta powinno być przez na przykład no, szkoły, ale taki jako obowiązek wprowadzony pewien rodzaj edukacji. Bo ja na przykład pracuję 20 lat w wymiarze sprawiedliwości, pracuję w sądzie. Jak pracuję 20 lat w sądzie, naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby klasy uczestniczyły, klasy licealne, bo wiadomo, że nie będziemy dzieci z podstawówki czy z gimnazjów wprowadzać na salę rozpraw, ale bardzo mało klas, nauczycieli ciągnie te swoich uczniów, żeby brało udział w rozprawach, żeby widziało na własne oczy, na czym polega praca sądu, a nie bazowało tylko właśnie na takich przekazach medialnych, ale czysto pod takich politycznych. Czyli musimy społeczeństwu obrzydzić wymiar sprawiedliwości i ciągnie się tą informację tylko z telewizji, a sami z siebie nauczyciele, dyrektorzy na przykład, żeby każda klasa przynajmniej raz przez tą teraz już czteroletnią, ale wcześniej trzyletnią obytność swoją w liceum, żeby miała możliwość uczestniczenia w rozprawie i na własne oczy zobaczyła, jak praca wymiaru sprawiedliwości polega. Bardzo mało klas przychodzi. Ja mówię, 20 lat pracuję, to się naprawdę parę razy do roku zdarza, że jakaś klasa przyjdzie. Panie, ja to powiem może tak, że pracując w urzędzie, wtedy taki, prowadziliśmy taki program, że każda trzecia klasa gimnazjalna szła do aresztu. Było spotkanie. Obejrzeli sobie zakład i tak jak chodzili tacy rezolutni, to jak już chodzili te kłapani drzwiami, tu akurat przychodzą aresztanci, tutaj ci funkcjonariusze z bronią i tak dalej, już tak powaga, głupawych zachowań nie ma, ciszej. W końcu wchodzimy później na salę, jest emisja filmu takiego fajnego, edukacyjnego i spotkanie z takim skazanym, jednym czy drugim i padają takie sformułowania, takie pytania, wszyscy tak ten fotel, wychodzą smutni, zamyśleni, jak to im się w życiu udało, jak to trzeba się zachowywać i tak dalej. Także takie coś na pewno tu w tym zakresie bezpieczeństwa i tej postawy, tej młodzieży, tych wszystkich takich wybryków, bo to się ma naście lat w gimnazjum, te głupawki takie przychodzą, później się całe życie ponosi odpowiedzialność, jak się wdepnie w coś, to się zostaje tam i tak dalej. Jeden ruch i ty decydują. W związku z tym to tak było pokazane i to miało świetny efekt. I tutaj jeżeli chodzi o tą postawę taką, prawo i tak dalej, to wiem, że był taki jakiś, któraś z pani sędzi, pamiętam, że mówiła, że przygotowują się do takiego, żeby z taką propozycją wyjść, jeszcze jak w urzędzie pracowałem, no ale jakoś tam nie dotarła do mnie, no i czasami te inne sprawy tak obciążają, że człowiek nie ma czasu na takie pomyślenie jeszcze o tym, a to byłoby fajne, a tu... No to nawet nie chodzi o miasto, tylko żeby zmobilizować dyrektorów, żeby... taka fajna pigułka, tak przemyślałem, żeby tylko nie wejść, nie stracić czasu, tylko żeby to było tak wyreżyserowane, że
jako uczeń idę, po prostu chciał, nie chciał, tak się nadziewam na tą informację, tak ona do mnie dociera, że ja muszę ten wniosek wyciągnąć taki, a nie inny. To tak musi być przemyślane. Bo oczywiście, no uczestnictwo w odpowiednich rozprawach była w zeszłym roku taka ta sytuacja, że jedna z sędzi zaprosiła klasę, ale to też było dogadane. I po rozprawie, po faktycznej rozprawie, nie to, że to był teatr odstawiony, brali udział w całej rozprawie i potem jak już oskarżonego wyprowadzono, strony się rozeszły, sędzia z ławnikami została na sali rozpraw i młodzież z tej klasy miała możliwość zadawania pytań, co im właśnie, no z takich właśnie aspektów prawnych, tego czego do tej pory nie widzieli. I dobrze by było, żeby, mówię, każda klasa przez tą trzyletnią, czteroletnią edukację miała możliwość czegoś takiego skorzystać. Mamy wiedzę od społeczeństwa, są piękne godziny, tylko muszą być tematy takie żywe, aktualne. No i jak dzisiaj słyszę, jak jeden mówi tak, no jak oni wybierali sędziów, no to byli społeczni. Jak my wybieramy, mówi tu minister Jaki, no to wtedy mówi, że to są politycy, tylko zapomina o tym, że wtedy jak wybierano, to oni byli delegowani ze swojego środowiska przez sędziów wybrani, a posłowie tylko głosowali, nie? A dzisiaj to już politycy od razu wybierają, a nie żadne środowisko, w związku z tym tego się nie powinno. W związku z tym, gdyby takie tematy, takie wątki, tak młodzież czujność tutaj wyrabiać i mądrość i tak dalej, no to byłoby świetne, tylko czy nauczyciele dzisiaj tak będą się zachowywali? Cóż, dziękuję już Państwu. Myślę, że ewentualnie pani jeszcze dalsze pytała. Miała coś pani zapytać. Ja myślę, że ewentualne jeszcze pytania możemy przenieść do kuluarów, tak? Wtedy można bezpośrednio face to face zadać pytanie i uzyskać wyczerpującą odpowiedź. Panu radnemu dziękujemy za poświęcony czas. Cieszę się, że spełniłeś w roli. Mam nadzieję. Proszę Państwa. A przygotował się Pan, ja te wybrane te elementy sprzed 100 lat. Na tym rzecz polega, żeby nie rozmawiać o tym, co było, na zasadzie, jakie dokonania są. Tylko raczej bardzo mi się podobało to, że jednak co do pewnych spraw Pan zdanie zmienił. I przyznał się do tego, bo to jest bardzo istotne. Ja też, no błędy się robi, jest reakcja taka, jaka jest, jeszcze wyciąga, no. Proszę Państwa, a propos, że tu... A dzisiaj, tak jak Pan widzi, wchodzimy w środowisko, gdzie tak jesteśmy różni, jakby z kosmos zebrani, ale mówimy, że wspólny mianownik, dobro miasta, decyzje dla miasta gospodarcze na związku. I tylko w tym temacie, w innych tematach każdy, tak jak nas społeczeństwo wybierze, jak mamy różne poglądy, tak w innych tematach będziemy taki, będzie krajobraz wyników głosowania, jacy jesteśmy, ale sprawy gospodarcze dla miasta. I to nas ten mianownik chcemy znaleźć w tych środowiskach, które dzisiaj. Znaczy, no generalnie rzecz biorąc, moje zdanie jest bardzo krótkie, że nie polityka na poziomie gminy, a dobro miasta, to powinno być najistotniejsze. A propos budżetu obywatelskiego, ponieważ do dzisiaj można było składać wnioski. Można jeszcze do 24. Tak. No, muszę się pochwalić, że nasz wniosek był jeden z pierwszych, jak złożyliśmy wniosek o dofinansowanie leczenia in vitro. Tutaj gorąco proszę o poparcie, jak już będzie głosowanie. Myślę, że nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów. Wrócimy do rozmowy być może, no mamy jeszcze ten okres, chcielibyśmy to zakończyć generalnie do kwietnia. Natomiast osób, z którymi chcielibyśmy się spotkać, jest troszkę więcej. W przyszłym tygodniu zapraszam, będzie pierwsza osoba, która nie jest w Radzie Miasta, ale pretenduje do bycia w Radzie Miasta. To jest pan Patryk Fajdek z partii Nowoczesna. 23, tak jak wspomniałem, zapraszam, będziemy robili wokół tego dosyć dużo reklamy, bo zależy nam na tym, żeby było dużo osób przyszło. Temat jest bardzo znaczący. Nasze miasto, smog, zanieczyszczenia, ale nie tylko. Generalnie nazwijmy to ekologia, tutaj by Ela dużo więcej mogła powiedzieć, ale będziemy chcieli zaprosić wszystkich radnych, prezydenta miasta, specjalistów, również prezesa Radpecu, ale również kogoś z Radkomu. Zobaczymy, co będzie dalej, jakie będzie echa tego. W każdym bądź razie to jest bardzo istotna rzecz i myślę, że wszyscy powinni się stawić. Jeżeli nie przyjdą, no to będzie tylko świadczyło o tym, że nie chcą na ten temat rozmawiać. Ja Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oczywiście, bo ktoś mnie pytał, jeżeli ktoś będzie chciał wstąpić do stowarzyszenia, deklarację mam przy sobie, więc serdecznie zapraszam. Myślę, że z młodymi również będziemy w kontakcie i porozmawiamy. Bardzo chętnie takie spotkanie byśmy zorganizowali, nie już w takiej formie z transmisją, powiedzmy, ale zamknięte, żebyśmy, żebyście wypłakali się nam
do rękawa, a z drugiej strony, żebyście powiedzieli nam, co źle robimy. Żeby się powiedzieć. Tak, serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Katarzyna, lecz zadawać pytania.